Dzisiaj pomówimy o pewnym napoju, który w Ameryce Południowej jest bardzo popularny, w Europie jeszcze nie do końca, w Polsce tym bardziej, ale się to zmienia za sprawą wielu ambasadorów, którzy promują ten napój. Już nie trzymam więcej Was w niepewności, dzisiaj pomówimy o yerba mate, a to dlatego, że mam dzisiaj gościa, który promuje ją na 100%. Jest to Rafał Przybylok, który był już ze mną kiedyś w jednej rozmowie. Kiedy jeszcze zaczynałem podcastowanie, rozmawialiśmy o temacie herbaty w kontekście zdrowotnym. Dzisiaj to samo zrobimy, ale w temacie yerba mate. A to dlatego, że Rafał już jakiś czas temu w zasadzie napisał książkę Yerba Mate w tydzień. Ja ją przeczytałem, bardzo mi się podobała. Stałem się wręcz fanem yerba mate, więc bardzo chętnie z Rafałem dzisiaj porozmawiam. Cześć Rafale, wiem, że chcesz się czymś pochwalić. Cześć. Tak, chcę się pochwalić tym, że... Właśnie tak jak powiedziałeś, jako że jestem ambasadorem yerba mate trochę, to właśnie w związku z ambasadą niedawno zostałem odznaczony taką oto statuą za promowanie kultury argentyńskiej. Właśnie przyznano mi to w ambasadzie Argentyny, więc jest to myślę wielki sukces i jest to coś, co bardzo mnie jakoś tak, czuję się bardzo doceniony z tą swoją pracą w związku z promowaniem yerba mate, bo po pierwsze nawet nie wiedziałem, że jest taka nagroda, że rząd argentyński jakby w ogóle prowadzi jakieś badanie i sprawdza, kto coś tam ciekawego mówi o Argentynie i w jaki sposób promuje jej kulturę. To dwa, nigdy mi nie przyszło do głowy w ogóle robić coś w kierunku tego, żeby zdobyć taką nagrodę. Więc to była straszna niespodzianka, kiedy się dowiedziałem, że zostaję zaproszony do ambasady argentyńskiej, żeby właśnie podziękowano mi za to, że promuję Argentynę w Polsce. Więc jest to bardzo a propos yerba mate, bo właśnie to w związku z działalnością związaną z yerbą się to zdarzyło wszystko. Więc jest to dla mnie duży sukces i sukces yerba mate w Polsce. Bo się okazuje, że jednak Argentyna to widzi, że my ją pijemy. Mi nie pozostaje nic innego, jak Cię pogratulować. I właśnie dzisiaj kontynuujmy tą promocję yerba mate i pomówmy o niej. Mój podcast głównie obraca się w tematyce zdrowia, więc chciałbym na tym się w głównej mierze skupić. I może zacznijmy od początku. Pewnie to pytanie już Cię nudzi, czym jest yerba mate, ale zadam je i jeszcze dodam Ci trochę kontekstu, jak to z mojej perspektywy wyglądało. A mianowicie, zanim zainteresowałem się głębiej tym tematem, to zawsze jakieś skojarzenia miałem, że yerba mate kojarzy mi się z tytoniem. Nie wiem dlaczego. Jak to wygląda? Czym jest yerba mate? Dlaczego takie skojarzenia się pojawiają? Tytoń. Wiesz co, no niektórzy mówią, że yerba mate ma trochę taki tytoniowy smak, a jest chyba tak, że one nie są w ogóle spokrewnione ze sobą jako rośliny, yerba mate i tytoń, ale obie są w obszarze zainteresowań człowieka właśnie przez zawartość alkaloidów. W przypadku tytoniu to nikotyna, w przypadku yerba mate to kofeina. Jest duża szansa, że gdyby tytoń nie miał nikotyny, to nikt by go nie palił i jest duża szansa, że gdyby yerba nie miała kofeiny, to też raczej by, no chociaż może by ją pito, ale no myślę, że duży procent jej popularności to jest właśnie ta kofeina, to pobudzenie, to, że może być substytutem dla kawy i to, że jest pełni taką funkcję takiego pobudzacza, takiej herbaty kawy w miejscu, w którym po prostu rośnie, gdzie pierwotni ludzie ją odkryli i odkryli jej właściwości, więc myślę, że matka natura tak zadbała, że każdy gdzieś tam ma to, czego potrzebuje w swojej okolicy i trochę mi smutno, bo ja nie kojarzę, żeby gdzieś w naszym regionie klimatycznym była jakaś roślina, która ma kofeinę albo w ogóle mogła funkcjonować jako kawa albo herbata, nie licząc takich ziół, które się pija od niepamiętnych czasów gdzieś na ziemiach słowiańskich, ale no nie wiem, czy ktoś by uznał na przykład, że napar z lipy to jest jakaś alternatywa dla porannej kawki? Chyba średnio, ale no umówmy się, kawa to też nie jest nic dla nas rodzimego, no od tak dawno ją pijemy, że nam się wydaje, że jest to takie nasze nawet trochę, nie? No, ale nie da się tego u nas uprawiać. Yerba mate to jest ostrokrzew paragwajski, roślina, która z herbatą nie jest pokrewniona i nie jest to pytanie do znudzenia powtarzane, bo o tym zawsze warto mówić, ponieważ wiele osób ciągle to myli i nie do końca wie, o co chodzi. Często się mówi herbata, yerba mate i tak dalej, no to właśnie nie jest to herbata, a tym bardziej herbata zielona, bo jest to zielone, więc wiele osób mówi herbata zielona, yerba mate. Nie herbata, jest to zioło. To zresztą herbata też jest ziołem, to tak jakby
tylko takim tak bardzo popularnym. To jest troszeczkę jak z butami. Jest jedna marka, która produkuje sportowe buty i teraz w sumie tym nazwą nazywamy wszystkie sportowe buty. Albo jest jakiś znany napój gazowany i teraz wszystkie tego typu napoje nazywamy tak samo. No to z tym też tak jest. Herbata jest najpopularniejszym ziołem, więc w sumie teraz inne zioła nazywamy herbatą. I mówimy herbata miętowa, herbata z rumianku, herbata yerba mate. Tak naprawdę nie są ze sobą związane te rośliny w ogóle, a nawet sposób picia jest zupełnie inny. Zerkam w dół, bo właśnie mam tu yerba mate. To się parzy inaczej, to smakuje inaczej, to działa inaczej, no ale w sumie jest to ciepły ziołowy napój, który nas pobudza, więc trochę herbata. Jest roślina wiecznie zielona, no i nie rośnie u nas. Właściwie to nigdzie nie rośnie. Jest tylko taki mały, śmieszny obszar, na którym ona chce rosnąć i próbowano ją gdzieś indziej uprawiać. Także no, jest to stricte południowoamerykańska roślina i południowoamerykańskie zioło i południowoamerykański napój i tradycja tamtejsza. Bardzo fajnie, że w dzisiejszych czasach, w dobie globalizacji i wielkiej światowej wspólnoty mamy to nawet na marketowych półkach, ale no pamiętajmy, że to ma swoją historię i w ogóle nie jest takie coś zupełnie powszedniego i takie coś zwykłego. Mhm. O historii moglibyśmy mówić i mówić, ale tutaj odsyłam do twojej książki raz jeszcze. A ja bym właśnie skupił się bardziej na tym kontekście zdrowotnym, więc żeby to wybrzmiało, yerba mate nie ma żadnych powiązań z tytoniem i nie mam pojęcia, i nie wiadomo skąd się wzięło to w mojej głowie. Może czasem media o tym piszą w kontekście dymu, przez który tworzy się tą yerba mate. Ten temat na pewno poruszymy. A chciałbym cię jeszcze tak dopytać, jak już mówiłeś o tej herbacie. Czy yerbę mate można nazwać taką herbatą na sterydach? Nie, to jest na sterydach. No nie, no bo ona tak niewiele ma wspólnego z herbatą. Kiedy ktoś jest koneserem herbaty, dużo herbaty pije i tak dalej, to no to tak naprawdę wie, że nie ma tam za bardzo wspólnych jakichś nut smakowych, nie ma tam w ogóle postaci liści tej samej, nie za bardzo ma sens parzenie tego w ten sam sposób. Więc no nie, to jest takie zioło na sterydach może bardziej, ale no ja bym raczej unikał nazywania tego herbatą, dlatego że cech wspólnych jest za mało. No nie licząc tej kofeiny i niektórych właściwości prozdrowotnych, to tak naprawdę w sumie dlaczego by to nazwać? Tak samo moglibyśmy to nazwać kawą bez sterydów na przykład. Chociaż no nie wiem, kawę się robi z ziaren, więc jest to jednak trochę dalej niż to herbaty tutaj, jednak są liście. Mhm. Bardziej myślałem w kontekście tego, że i ma więcej kofeiny, i ma więcej tych różnych związków zdrowotnych, o których na pewno zaraz pomówimy. I w tym kontekście jest taką lepszą herbatą, ale masz rację, że nazywanie tego w ten sposób może budzić złe połączenia, które nie powinny mieć miejsca. No ja właśnie może obrażę trochę baristów, bo ja raczej bym powiedział, że to jest taka zdrowsza kawa niż herbata na sterydach. Herbata jest w ogóle bardzo zdrowa. Kawa też się okazuje, że jest bardzo zdrowa i bariści tego strasznie bronią, ale jednak media promują to inaczej. Nie? Kiedy mamy jakieś reklamy kawy, to jest tam mowa o obudzeniu z rana, o aromacie, o jakichś takich... No nie wiem, jakaś skoczna muzyczka taka inspirująca, nie? No kawa się kojarzy z takim... A jak jest mowa o herbacie, zwłaszcza na przykład zielonej, no to wtedy mówimy o jakichś przeciwutleniaczach, o zdrowiu, o nie wiadomo czym. No i w sumie yerba mate gdzieś tutaj w tym jest, nie? No jakby większość osób próbuje jej i sięga po nią właśnie dlatego, żeby nie pić tyle kawy. Bo wiedzą, że ta kofeina tutaj może być jakąś alternatywą i no i yerba jest trochę promowana jako właśnie coś zdrowego, ale rzeczywiście to, o czym wspominałeś, to jest tak, że trochę też się mówi o jej jakichś tam niby złych właściwościach, może nie jak tytoń, ale często to jest tak porównywane trochę, także to może gdzieś to się tam z tym wiąże. Mhm. Ale tym negatywnym konsekwencjom można też przeciwdziałać i to na pewno też poruszymy temat, jak obróbka yerby mate wpływa potem na jej właściwości. A teraz chciałbym cię zapytać o takie główne korzyści zdrowotne, jakie widzisz z picia yerby właśnie.
To przede wszystkim to sposób, w jaki to pobudza. Właśnie jako alternatywa dla kawy. W ogóle to usłyszałem gdzieś takie zabawne porównanie, że jeśli chodzi o kofeinę w różnych napojach, to kawa jest jak taki major wojskowy, który rano wykopuje szeregowego z łóżka i każe mu robić pompki i ruszać tam na poligon. Nie? No to w tej sytuacji herbata jest taką kochającą babunią, która przychodzi rano i tego wnusia głaszcze po główce i zachęca, żeby już wstał z łóżka, jest już dzień. No więc ja ciągnę to dalej i ja uważam, że yerba mate to jest taki przyjaciel, taki kumpel, który mówi, chodź stary, wstajemy, robimy coś. Nie? Więc troszeczkę tak na to patrzę. Uważam, że kofeina w kawie jest w dużej ilości naraz dostarczana i rzeczywiście może to być fajne, jeżeli ktoś tam ekstremalnie potrzebuje pobudzenia, bo się jakoś nie wyspał albo przed nim 30 godzin za kierownicą czy coś tam, no to okej, okay, nie? Ale tak wiele osób coraz częściej zwraca na to uwagę, że człowiek nie potrzebuje tak naprawdę tej kofeiny z rana, że to jest taki odruch, że budzimy się rano i no i okej, okay, no jesteśmy trochę nieprzytomni, no prawdopodobnie za późno poszliśmy wstać czy coś, no ale to nie jest tak, że pierwsze co powinniśmy robić to pić kawę, a gdy przyjdziemy do pracy pić drugą kawę i tak naprawdę pić ciągle kawę, bo można to zrobić inaczej, można zadbać o swój jakby taki poranny komfort i pobudzenie w inny sposób. Stąd trochę jest za dużo tej kofeiny, no bo ona od razu wskakuje, od razu mamy silne pobudzenie i tak naprawdę dość szybko metabolizujemy tę kofeinę, ona opuszcza nas i mamy poczucie, że znów potrzebujemy i tak naprawdę przyzwyczajamy swoje ciało do takiego nawet nie wysokiego ciągle poziomu kofeiny, tylko do takich skoków, intensywnych kopów od tego majora. Nie? A tak naprawdę picie yerba mate polega na dolewaniu wody do tych samych liści i to sprawia, że kolejne zalania są coraz łagodniejsze, coraz uboższe w kofeinę, no bo siłą rzeczy te liście się trochę wypłukują, aż dochodzimy do takiego stanu, w którym już w ogóle mamy wypłukane i powinniśmy to wyrzucić, wymienić susz. No ale jest tak, że my to w ogóle pijemy, no ja już tak totalnie po europejsku dzisiaj, po prostu w kubeczku z kotem, z bombiją, ale jest to w sumie spoko rozwiązanie, więc jest to duże naczynie, nie? Ale jeżeli pijemy tradycyjnie w małym naczynku, no to tam tak naprawdę są trzy łyki i to mamy do tego termos, więc przychodzimy na przykład do pracy, robimy sobie takie małe naczynie, zalewamy, wypijamy te trzy łyki, mamy kopa kofeiny i to stoi takie mokre, no wypite tak jakby, nie? Nie zalewamy tego od razu, tylko kiedy znów chcemy się napić, dolewamy i znów wypijamy te trzy łyki. I to jest trochę tak, jakbyśmy mieli ogromny kubek kawy i robili tam co jakiś czas te trzy łyki, że siedzimy, pracujemy i przypominamy sobie, o kawa i trzy łyczki i dalej coś robimy, nie? No to właśnie tutaj chodzi o to, że każde te kolejne zalanie i kolejne trzy łyki jest uboższe w kofeinę, dzięki czemu my tak jakby nie robimy sobie takich skoków kofeinowych w ciele, tylko utrzymujemy na takim fajnym poziomie, bo to, co zdążymy zmetabolizować, to od razu sobie dodajemy, ale znowu mniej. To nie jest tak, że robimy takie schody z każdym zalaniem, tylko trzymamy poziom pobudzenia i możemy taką jedną porcję yerba mate żłopać pół dnia. Tak naprawdę, jeżeli parzymy to tradycyjnie, to spokojnie możemy litr wody przez to przepuścić. No to wypija litr kawy. Problem jest taki, że jeżeli ktoś się już przyzwyczaił do tej kawy i do tego takiego szalonego kopa kofeinowego naraz, no to koncepcja, że będzie słabiej pobudzony, ale przez cały dzień i będzie musiał tego wypić litr, to trochę czasem jest takie, że jest to za duże wyjście ze strefy komfortu trochę. No kawa nam się kojarzy nawet z jakąś małą ilością, jakieś espresso, siup i gotowe, nie? Prawie taki zastrzyk, taka tabletka pobudzająca niemalże. Tymczasem to jest napój, który nam towarzyszy cały dzień, dlatego też mówię, że to jest taki przyjaciel, po prostu no, siedzi z nami przez cały dzień w biurze czy w pracy, no i mamy sobie po prostu takie stałe pobudzenie. Więc jeśli chodzi o takie właściwości prozdrowotne, to ja przede wszystkim cenię sobie właśnie to zdrowsze moim zdaniem pobudzenie, mniej takie oszałamiające, bardziej jednostajne i myślę, że lepiej się czuję po prostu niż wtedy, gdy piję kawę i gdy piję ją w jakichś abstrakcyjnych ilościach.
Poza tym jest tak, że yerba mate dużo zawiera przeciwutleniaczy. Dużo się o tym też mówi i to też jest sytuacja, która nam pozwala rano się pozbierać, bo przeciwutleniacze obniżają stres oksydacyjny, a stres oksydacyjny to jest stan w naszym ciele, gdzie mamy tych wolnych rodników za dużo. One latają gdzieś po nas i próbują nas poutleniać, spowalniają regenerację organizmu. Jak ogólnie mamy takie złe samopoczucie, jeżeli jesteśmy, mamy duży poziom, wysoki poziom tego stresu oksydacyjnego, to się bierze z różnych rzeczy. Z niezdrowego trybu życia, z metabolizowania leków, z tego, że się nie wysypiamy gdzieś. No generalnie wszystko, co tam się kojarzy z jakimś czymś złym w naszym życiu, niezdrowa dieta, przebyte choroby i tak dalej, no to to sprawia, że tych wolnych rodników jest więcej. Używki wszelkiego rodzaju i tak dalej. Więc te wolne rodniki, no nie jesteśmy w stanie z nimi nic innego zrobić, tylko dostarczyć sobie przeciwutleniacze. Przeciwutleniacze są takie, że po prostu brakuje im tlenu i one tak bardzo chcą być utlenione, więc one są w naszym ciele, no i te wolne rodniki ściągają, one utleniają przeciwutleniacze, no i wszyscy są zadowoleni. My, ponieważ nasze komórki nie są utlenione, przeciwutleniacz, bo wreszcie ktoś go poutleniał, wolny rodnik, bo wreszcie coś sobie poutleniał, no i ogólnie jest fajnie. Problem jest tylko taki, że tych przeciwutleniaczy nie możemy gromadzić w ciele. No po prostu jeśli wypijemy, to mamy i już, i to znika potem. Więc no nie jest to tłuszczyk, tylko coś, co musi mieć na stałe w diecie dostarczane. Stąd to jest też fajne uczucie, bo w połączeniu z tym pobudzeniem kofeinowym takie obniżenie stresu oksydacyjnego też daje naprawdę fajny zastrzyk dobrego samopoczucia, takiej energii. No i jest to ważne. No to oczywiście yerba mate nie jest jedynym źródłem przeciwutleniaczy. Tak naprawdę masa dobrego jedzenia ma przeciwutleniaczy. Świeże warzywa, owoce, nawet czerwone wino, nawet kawa. Więc możemy w ten sposób patrzeć, ale yerba mate jest tego zdecydowanie dużo. Poza tym dużo się mówi o właściwościach przeciwnowotworowych, o różnych właściwościach zawartych w yerba mate polifenoli, przy czym to jest taki dość śliski temat, no bo tak naprawdę z jednej strony się coś tam mówi o tym, że yerba mate jest rakotwórcza, z drugiej strony, że jest przeciwnowotworowa, z trzeciej się podaje jakieś przykłady, że nawet w szpitalach onkologicznych w Ameryce Południowej gdzieś się podaje pacjentom yerba mate i że to jest nieprzypadkowe. Inni mówią, przecież oni tam normalnie piją yerba mate, to co tam mają nagle podawać w tym szpitalu, skoro wszyscy piją yerba mate w domu i wszędzie, no to w szpitalu też jest yerba mate i to nie ma związku z nowotworami. No są na pewno badania, które tego dowodzą, ale ja bym po prostu chciał uniknąć takiego hura entuzjazmu, że wszyscy nagle się rzucają na yerba mate, bo ona jest przeciwnowotworowa, albo się oddalają od niej, bo ona powoduje nowotwory. Generalnie, jeżeli robimy jakieś badania naukowe, to czego szukamy, znajdujemy albo nie. No i brakuje temu często kontekstu. Jeżeli ktoś na przykład bierze na warsztat taką yerba mate i sprawdza, czy jest tam coś przeciwnowotworowego i znajduje to, no to publikuje ten fakt, a dopiero później media znajdują taki artykuł naukowy i nagle robią jakieś głośne nagłówki, że lek na raka odnaleziony i tak naprawdę nie, po prostu ktoś w laboratorium zbadał napar z yerba mate i znalazł tam substancję, która może mieć właściwości przeciwnowotworowe. No więc nikt nie powiedział jeszcze, że to leczy raka, czy zapobiega mu, czy tak naprawdę jeśli będziemy to pili, to nigdy nie zachorujemy. No więc na pewno trochę to pomaga, no ale ja staram się trochę unikać takich kategorycznych sformułowań. Aczkolwiek kilka właściwości yerba mate ma dość takich zabawnych i za których jest ceniona. Przede wszystkim to, że ona odchudza. A wszyscy się cieszą teraz, że będziemy szczupli i piękni. To też oczywiście nie tak działa. Aczkolwiek jest stwierdzone kilka zabawnych właściwości w związku z tym. Po pierwsze, yerba mate zmienia troszeczkę to, jak metabolizujemy tłuszcz, w jaki sposób go przyswajamy w jelitach, obniża nam poziom glukozy, również przyswajanie tego i sprawia, że jesteśmy pod tym kątem zdrowi. Nawet nie tyle, że tracimy na wadze, co obniża nam cholesterol, obniża nam stężenie cukru we krwi, glukozy. No i najśmieszniejsze, to wysyła do mózgu sygnał, że nie jesteśmy głodni. I to jest taka sytuacja, że to już cenili sobie Indianie, bo kiedy wybierali się na polowanie, no to nie jedli cały dzień, tylko tam tropili zwierza, no i właśnie mieli ze sobą yerba mate, dzięki czemu nie byli głodni.
i nie przeszkadzało mi to w polowaniu. I to nie jest tak, że można pić yerba mate zamiast jedzenia. Chodzi tylko o to, że no nie burczy w brzuchu aż tak bardzo. I co? No i to nie działa też tak, że nagle będziemy mniej kalorii na dobę zjadać, bo piliśmy yerbę, ale na przykład jest skuteczne, jeżeli ktoś ma nawyk podjadania między posiłkami, szuka czegoś słodkiego albo jakoś może idzie pozwiedzać lodówkę, nawet jeżeli nie ma konkretnej potrzeby, no to właśnie yerba mate sprawia, że nie czujemy takiego pociągu, żeby coś zjeść i, no i nie grzebiemy w tej lodówce bez powodu. Więc jest to na pewno fajne, jest to na pewno gdzieś sprzyjające temu odchudzaniu, no ale tutaj też trzeba uważać, nie jest to dieta cud, ludzie właśnie, no niestety mamy tę tendencję, że szukamy gotowych rozwiązań na problemy i to takich natychmiastowych i takich rozwiązań, które zadziałają na pewno i nie musimy nic robić, tylko pić yerba mate i będziemy chudzi. No, niestety tak to nie działa. Pamiętajmy, że to wszystko jest jakieś wspomagające. Jeżeli zastąpimy kawę za pomocą yerba mate, no to mamy z tego szereg korzyści, ale to jest tylko jeden krok, który musimy zrobić, żeby tak naprawdę osiągnąć gdzieś jakieś takie zauważalne, wymierne korzyści. Aczkolwiek samopoczucie na pewno wzrasta od razu. A ludzie, którzy pijają yerba mate na co dzień, to obserwują u siebie takie, przynajmniej no, spotkałem parę osób, które chwaliły mi to właśnie, że przeszli na yerba mate. W ogóle jak to fajnie brzmi, przeszedłem na yerba mate. No, ale przeszli na yerba mate i nagle czują, że ich ciało lepiej pracuje, że na przykład nawet jedna osoba mi się chwaliła, że jakoś wyregulowały się wypróżnienia o konkretnej godzinie, jak trzeba, człowiek się czuje oczyszczony, pełen energii, czuje się zdrowszy, no ale na pewno jest w tym trochę jakiejś autosugestii. Fakt jest taki, że zdecydowanie częściej słyszę jakieś pochlebne rzeczy, częściej ktoś relacjonuje, jak to mu się poprawiło życie od yerba mate, a zdecydowanie rzadziej ktoś mówi, że się jakoś źle po tym czuł, albo że mu to nie odpowiada, nie pasuje. Chociaż myślę, że no, większość osób po prostu kosztuje yerba mate i stwierdza, że to nie dla mnie i nie robi nawet jakiegoś miesięcznego eksperymentu. Krótki przerywnik. Jeżeli dotarłeś do tego momentu rozmowy, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym słuchaczem gatunku Homo sapiens. Zostaw jeszcze łapkę w górę i subskrypcję, ponieważ zależy mi na rozwoju tego podcastu. Dziękuję za wsparcie. Nie ma na pewno rozwiązań cud, ale to ja właśnie jestem fanem takiego podejścia, że tutaj mamy 5%, tutaj 5% i zbierzemy dużo takich różnych aktywności, produktów i one razem tworzą już większy efekt. Ja osobiście, jak zacząłem pić yerba mate, to zauważyłem, że nie odczuwam głodu. U mnie akurat jest to minus, ponieważ potrzebujesz dużo, żeby, bo buduję teraz mięśnie, więc u mnie akurat to jest minus, że nie czuję tego głodu, ale ogólnie to zauważam. I też jeszcze warto dodać, że witaminy i minerały również znajdziemy w yerba macie, a to sprawia, że nie musimy już ich tak dużo pozyskiwać z jedzenia, przez co możemy zjeść mniej tego jedzenia, żeby dostarczyć sobie całe zapotrzebowanie. To myślę, że też jest taki plus. No niby tak, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że jest to jednak coś, co zalewamy gorącą wodą, coś, czego nie lubi dużo witamin i no tak naprawdę to, że znajdujemy w yerba mate witaminę C, to też nie znaczy, że jest sezon przeziębieniowy, więc my pijemy yerba mate, jesteśmy bezpieczni, nie musimy łykać. No, to nie jest tak, witamina C w wysokiej temperaturze się rozpada, poza tym no, ta ilość jest nieporównywalna z po prostu no, dodatkową witaminą C, czy z jakichś tam owoców, czy kiszonej kapusty, czy innych rzeczy, które są serio takie na tyle bogate, że mogą być źródłem witaminy C. No, yerba mate nie jest źródłem witaminy C, ona po prostu ją ma, stwierdzono to, więc jest spoko, na pewno się gdzieś to tam dorzuca na tę kubkę witaminy w naszym organizmie, ale na pewno nie jest to taki zamiennik zdrowej diety, no bo to, że tam stwierdzono witaminy, to nie znaczy, że ich tam jest tak dużo, żebyśmy nie musieli w ogóle o tym myśleć. Co ciekawe, najczęściej w temacie takich mikroelementów, czy makroelementów, bo chciałem teraz mówić o minerałach, a minerały to już są chyba makroelementy, nie? Trzeba by sprawdzić, jak
to jest. W każdym razie magnes. Bo w tym jest magnes, a wiele osób ma te, prawda, skaczące oczy, skurcze, bo stres i wszystko. I często się mówi, za dużo kawy pijesz, bo masz skurcze, bo masz, wypukuje ci magnes. No to właśnie tutaj jest też trochę w tę stronę, bo to kofeina niby ten magnes wypukuje. No więc ona tutaj też jest, ale jest też ten magnes, więc bilans wychodzi ok w miarę, bo to nie jest tak, że pijąc yerba mate wypłuczemy z siebie tyle magnezu, że musimy sobie go suplementować, bo inaczej się rozpadniemy. Tutaj jest ten magnez i wychodzi, jeżeli się nie mylę, jakoś na plus, że pijąc yerba mate, która może wypłukiwać ten magnez, dostarczamy go sobie i tak więcej, niż byśmy go stracili przez picie tej yerba mate, więc tak jakby się ten magnez sam tam broni gdzieś tam. No i to jest też jedno z częstszych pytań, jakie słyszę na temat takiego składu mineralnego yerba mate, czy bo ona wypłukuje magnez, czy tam jest magnez w tym. No więc jest kilka innych fajnych rzeczy. Przy czym to są takie właśnie już te ilości, że na pewno jest to zdrowo pić, na pewno nam to pomaga, ale no tak jak mówię, nie jest to kolorowa tabletka z całym kolorowym, tęczowym wachlarzem składników, które zaspokajają nasze dzienne zapotrzebowanie. Niemniej na opakowaniach czy w różnych gdzieś tam opracowaniach internetowych można znaleźć, ile czego tam jest. Problem jest taki, że yerba mate jest dużo różnych rodzajów. Skład taki mineralny i witaminowy i w ogóle chemiczny też jest tu różny, ponieważ to jest różna obróbka, różny termin zbioru liści i tak dalej. Więc to też nie jest tak, że jesteśmy w stanie gdzieś podać konkretną ilość, która będzie obowiązywała dla każdej yerba mate, ale warto sobie to sprawdzić, jeżeli ktoś sobie tam prowadzi bardzo taki bilans rygorystyczny tego, co zjada i czy wszystkiego jest jak trzeba, no to rzeczywiście trzeba tę yerba mate wziąć pod uwagę. To nie jest woda, która po prostu nie jest wykazywana nawet gdzieś tam w diecie, poza tym, że nawadnia. A to swoją drogą też ciekawe, bo jak ja się opiję yerba mate, to strasznie mnie suszy i piję dużo wody potem i czuję się lepiej nawodniony przez to, że piję yerba mate, bo w sumie nie wiem, czemu tak jest, ale wiem, że też nie jestem jedyny, bo czasem słyszę takie opinie, że no, yerba mate to jakoś mnie strasznie wysusza, muszę się potem dużo wody napić. W sumie to też jest płyn do picia, nie? Więc w sumie powinno nawadniać, a tymczasem jest pragnienie po tym. I ja to jeszcze nie sprawdziłem, nie wiem dlaczego tak jest, ale odnotowuję to też u siebie. Jeżeli sobie cały dzień popijam yerba mate, to potrafię się przyssać później do wody i wyżłopać, jakbym przeszedł pustynię. No i uważam, że to jest fajne, bo myślę, że wiele osób jest na co dzień nieodpowiednio nawodnionych i jeżeli yerba sprawia, że pijemy więcej, to kolejna rzecz, za którą możemy być jej wdzięczni. Ja w kontekście nawodnienia mam trochę inne doświadczenia. Mianowicie jak sobie zaparzam yerbę i sobie dolewam ją co jakiś czas, to zauważam, że w końcowym rozrachunku więcej płynów dostarczam tego dnia. Czyli lepiej się nawadniam i ja w ogóle nie czuję tego wysuszenia, więc to jest też takie ciekawe, że na każdego może to inaczej działać. Wspomniałeś, że są różne rodzaje yerba mate, że yerba mate yerbie macie nierówna, więc zapytałbym cię o takie najbardziej popularne rodzaje na ten moment, a zaraz cię dopytam, który jest najzdrowszy. Tutaj akurat rodzaje yerba mate są podzielone według sposobu obróbki, który z kolei jest troszeczkę taki właściwy dla konkretnego regionu produkcji, bo tak naprawdę ostrokrzew paragwajski to ostrokrzew paragwajski, to nie jest tak, że gdzieś tam w Paragwaju mają inną roślinę i to jest inna yerba mate, to generalnie jest kwestia obróbki. No i wynika to też z takiego kulturowego podejścia do yerba mate, jak ona jest pita, jak ona jest lubiana po prostu w danym miejscu. I warto właśnie zacząć od tego Paragwaju, bo jest to yerba mate, na którą najczęściej trafiamy jako początkujący yerbiarze, a to dlatego, że jesteśmy trochę skąpi, a ta paragwajska zwykle jest najtańsza. Więc szukając pierwszej yerba mate, zwykle tak szukamy sortuj od najniższej ceny. No więc trafiamy na Paragwaj. Różne wiodące lub mniej wiodące marki paragwajskie, ale Paragwajczycy bardzo lubią yerba mate na zimno. To się nazywa u nich terere. Swoją drogą jest to zabawne, bo okazuje się, że to słowo to jest w ogóle onomatopeja i to jest odgłos siorbania przez bombije, czyli tak naprawdę
no nie wiem, to tak jak w każdym kraju psy inaczej szczekają, nie? Po polsku jest hał-hał, gdzieś tam po angielsku jakieś łow-łow, no to w sumie u nas by było takie siorp-siorp-siorp, a po paragwajsku jest tyryry, takie, no nie wiem. Myślę, że odgłos siorbania przypomina to wcale nie mniej niż nasze siorp-siorp. No, obówmy się, siorp-siorp też nie brzmi jak to, co wydajemy pijąc, no ale terere. No więc to terere to jest odgłos trzech siorbnięć. No i jest to yerba mate tradycyjnie pita na zimno. Robi się to w ekstremalnie zimnej temperaturze, ponieważ do termosa należy wrzucić lód i wodę i tam często jakieś dodatki, ale generalnie jest to woda lodowata. No i żeby to miało sens, żeby się to jakoś zaparzyło, to ta yerba jest dość drobna i dość pylasta. I tak ma być. Ona ma dużą zawartość pyłu i wiele osób się tam niepokoi, że ten pył przeszkadza, że to trzeba jakoś odsiać, że to są jakieś okruchy z dna torebki i się trafiło, jakieś niedobre, no a to nie tak działa. To po prostu jest składnik yerba mate. Yerba mate jest blendem, blendem podstawowych składników, czyli gałązek posiekanych, listków i pyłu, więc to nie jest tak, że ktoś ma jakieś kulawe maszyny do produkcji yerba mate i tyle pyłu się przedostaje, albo nie potrafi tego odpyłować. Wręcz przeciwnie, odpyłowanie następuje i ten pył jest dodawany w konkretnej proporcji do ostatecznej mieszanki, więc ta yerba mate paragwajska ma tego więcej, ma drobniejsze liście, no i przede wszystkim jest sezonowana i tak tradycyjnie powinna być dymiona, więc ona ma bardzo taki szorstki, charakterystyczny, trochę cierpki, dymny aromat, przy czym dymny nie taki wędzonkowy, tylko właśnie takim dymem z ogniska, który gdzieś tam wpada w oczy i gryzie i nie kojarzy nam się pozytywnie, bo jednak wędzonka nam się kojarzy smacznie, gdzieś jakieś wędzone wędliny, coś tam tego, no to jest inny zapach, to nie jest tak, że ta yerba jest wędzona po prostu. No i to tworzy jej taki spójny profil. Ona jest, no troszeczkę niektórzy mówią na koneserów, trochę trudny taki smak, no tak czy inaczej, przez tę ilość pyłu i drobność listków, ona na zimno jest w stanie dać dobry napar, oczywiście słabszy, ale jednak to nie jest tak, że pijemy tę zimną wodę i sobie nie ma smaku yerba mate. Problem jest taki, kiedy zaczynamy to parzyć na ciepło, no to się robi siekiera, no bo to jest tak, jakbyśmy wzięli bardzo drobną herbatę i wzięli jej jakby objętościowo tyle samo, co bierzemy pełno liścia z tej herbaty. Nie? To w temacie herbaty często jest taki błąd, że ludzie odmierzają herbatę na łyżeczki. No i herbata herbacie nierówna, jedna jest bardzo drobna i na tej łyżeczce się mieści wagowo zdecydowanie więcej niż jeśli nabieramy o takich wielkich, luźnych liściach herbatę, więc trochę tak to wygląda. Ta pełnoliściasta herbata parzy się oporniej, potrzebuje więcej czasu, no i trzeba jej nasypać więcej, a ta drobna parzy się naprawdę mocno i szybko. No i to mamy tutaj. Wlewamy sobie po prostu wodę i nagle mamy tę yerbę taką, och, nie do wypicia. No i wiele osób się zniechęca. Także generalnie jest tak, że no ten pierwszy typ to nazwałbym to yerba mate po prostu paragwajską, dlatego że właściwie w całym Paragwaju produkuje się mniej więcej w ten sam sposób. Tam niektóre cechy są bardziej uwypuklone w zależności od marki konkretnej, ale ogólnie jest to paragwajska yerba mate. Mamy yerba mate argentyńską, czyli to po drugiej stronie troszeczkę. Właściwie nie do końca po drugiej, bo ona tam z paragwajską jest nawet koleżanką trochę. W każdym razie argentyńska ma tego trochę mniej, ma liście większe, no i ten napar jest taki już trochę lżejszy, bo no, Argentyńczycy piją na ciepło zwykle, więc to też musi być tak, że można zrobić terere jak najbardziej, ale mam wrażenie, że ona parzona na zimno wychodzi trochę za cienka, a parzona na ciepło wychodzi właśnie tak, jak miało być. No więc jest to taki drugi model. No i później mamy Brazylię, czyli trzeciego producenta, właściwie pierwszego. Ja to tak od tyłu wymieniłem, bo akurat Paragwaj jest najmniejszym producentem, później tym większym jest Argentyna, no i największym jest Brazylia. Brazylia produkuje yerba mate na cały świat i dopasowuje się do gustów klientów, więc yerba mate po brazylijsku nazywa się chimarrão, albo po prostu yerba mate mówią. I to jest yerba bardzo drobna. Tutaj ona jest, no może nie zmielona na taki puder, jak kojarzymy z macie mielonej herbaty, ale jest to bardzo drobne i w tym są też te łodyżki dorzucone, czyli wygląda to naprawdę dziwnie, bo no nawet jeśli byśmy się spodziewali takiej jednolitej zielonej mączki, to co robią tam te badyle? No właśnie
badyle nie są pomielone, liście są pomielone, więc jest to taka drobnica. Nie zawsze ma to postać takiej mączki, czasem te listki są zauważalne, ale są tak drobne, że to przeraża i wymaga to specjalnego podejścia, ale najważniejsze jest to, że ta yerba mate nie jest sezonowana, ona nie jest tak palona i ona ma bardzo taki świeży aromat. Ona wręcz tak pachnie świeżymi, zgniecionymi liśćmi i no i tak to ma być. I tak sobie Brazylijczycy lubią. I oni ten proszek piją i to jest totalna siekiera. Strasznie pobudzające, strasznie mocne, intensywne. I oni robią według zamówienia z tej swojej yerba mate wersję dla innych, czyli na przykład dla Urugwajczyków. Urugwaj jest największym importerem yerba mate, jaki jest, bo piją tego niesamowicie dużo i wszyscy piją i mają ogromne spożycie, ale w ogóle jej nie produkują sami u siebie, więc jest taki kolejny rodzaj, czyli yerba mate po urugwajsku, urugwajski styl cięcia. To jest dość drobna yerba mate, której zarówno listki, jak i łodyżki są drobno posiekane. No i ona ma ten aromat, ten świeży smak taki jak w Brazylii, czyli to jest trochę jakby brazylijska yerba mate, ale w trochę innej postaci. Więc no zwykle się ją wymienia jako osobny rodzaj urugwajska, ale miejmy świadomość tego, że ona po prostu pochodzi z Brazylii. No i to kolejna. No i później mamy już taką robioną na nasz rynek. Się okazuje, że my to tak nie za bardzo sobie cenimy te podstawowe cechy yerba mate, czyli szorstkość, ten pył, ten dym i to sezonowanie, tylko w sumie bardziej nam smakuje ta brazylijska, tylko znowu nie jesteśmy w stanie tego pić, bo to jest takie drobne i taki cyrk z tym, więc po prostu jest coś takiego jak mate green, czyli yerba mate robiona w Brazylii, na takie rynki właśnie dla gaucho, znaczy nie dla gaucho, właśnie dla gringo. Dla gaucho jest ta prawdziwa paragwajska, gaucho, czyli taki cowboy z Ameryki Południowej, gringo, czyli ktoś z zewnątrz. Więc to jest taka mate dla gringos i ona tak naprawdę też jest brazylijska, przy czym no, w ogóle nie przypomina ani tej urugwajskiej, ani tej tradycyjnej shimaru brazylijskiej, więc jest kolejnym rodzajem. Ona z kolei nie ma tych łodyżek za wiele, prawie wcale, ma duże liście, nie ma pyłu, nie jest dymiona, nie jest sezonowana, jest po prostu leciutka i przyjemna i taka tonizująca, a w wielu sytuacjach jest aromatyzowana. Są tam dodane przeróżne kwiatuszki, owocki, jakieś ciekawe kompozycje z tego powstają. To dla tych, którzy już naprawdę nie lubią smaku yerba mate i chcieliby to czymś przymaskować albo jakoś sobie to urozmaicić. No więc takie są podstawowe rodzaje. Możemy też yerba mate podzielić na despaladę i elaboradę. Poza tym na suewe. No i tak naprawdę robi się z tego trochę zamieszanie, bo kiedyś to nie było tak poplątane. Kiedyś podział na argentyńską i paragwajską wystarczał, ale jedni i drudzy zaczęli robić w nie swoim stylu trochę yerba mate i teraz możemy w obu krajach znaleźć obie wersje. No więc warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli mamy słowo elaborada, to znaczy, że to jest yerba mate, która ma zarówno patyczki, jak i listki, i pył, i jest to tak właściwie taka zwykła yerba po prostu. A jeżeli trafiamy na yerbę despalada, no to znaczy, że nie ma tam tych patyków tyle. Czasem się mówi też sin palo, czyli bez patyków po prostu. To jest jakby trochę synonim słowa despalada. No i to oznacza yerba mate po prostu mocniejszą. Dlaczego mocniejszą? No bo tam są same liście, więc jest sama kofeina, bo tak naprawdę w tych badylach nie ma za dużo kofeiny, a jeżeli jest tego tam 30% na przykład, no to yerba bez badyli nagle się okazuje, że jest o 30% mocniejsza, bogatsza w kofeinę, bo po prostu więcej tych liści, które kofeinę zawierają. No to już jest taki wybór trochę dla wymagających, dla koneserów, bo ją się też trochę trudniej pije właśnie. Patyki są fajne, one są słodkie, one spulchniają fusy, sprawiają, że picie jest wygodniejsze, bombija się tak nie przytyka, no i smak jest inny. Kiedyś rozdzieliłem to, nawet na naszym kanale zrobiliśmy film na ten temat, rozdzieliłem badyle od liści, od pyłu i zaparzyłem to osobno, żeby sprawdzić, za które nuty smakowe, która frakcja jakby odpowiada. I muszę przyznać, że napar z badyli bardzo mi smakował. Był naprawdę taki słodki, lekki, zupełnie nie yerbowy nawet i było to przyjemne. Uważam, że jeżeli jest yerba bez patyków, to powinny być patyki bez yerby też do kupienia dla tych, co na przykład chcą tego smaku, co szukają, no ale nie ma.
No i później mamy yerba mate, która jest jeszcze prażona. To jest właśnie, czy to jest nowe? Szczerze mówiąc, nie wiem, jaką to do końca ma historię. Trochę się orientuję, jak to jest w herbacie, ale ja nie wiem, czy to jest inspiracja ze świata herbaty. No tak czy inaczej, liście yerba mate można podprażyć po prostu na sucho, czy to w piekarniku, na blasze, czy na jakiejś suchej patelni, w kontrolowany sposób, żeby liści nie spalić. Możemy doprowadzić do tego, że one się robią brązowe, albo żółte na początek, albo później już takie naprawdę kakaowo-brązowe, zależy jak mocno je spalimy. No i powstają nowe nuty aromatyczne, zaczyna trochę przypominać kawę zbożową, jest trochę taka, no właśnie nie wiem, no karmelowa, taka, no, no doczuć ten aromat pieczenia, troszeczkę się oddala od tego swojego oryginalnego aromatu. No i wiele osób to lubi, więc można ją po prostu kupić już gotową, nie trzeba sobie prażyć w domu. Także jest to kolejny jeszcze model yerba mate. No i tutaj dochodzimy jeszcze do mate aromatyzowanej. To już wspomniałem przy tej mate green, przy czym jest to takie aromatyzowanie często już takie europejskie, że tak naprawdę do Europy gdzieś przypływają kontenery z czystą mate green i dopiero w Europie się dodaje aromaty i te wszystkie kwiatki, jakieś aromaciki i tak dalej. A są takie, które są tradycyjnie aromatyzowane już w Ameryce Południowej i one wtedy są takie, że nie mają w składzie kawałków tego, czym są aromatyzowane. My to mamy tak, że jeżeli no nie wiem, chcemy kupić na przykład yerba mate pomarańczową, to liczymy, że tam będą kawałki pomarańczy, a jeżeli nie ma, to znaczy, że to jest jakaś chemia. No i tak, takie mamy trochę do tego podejście. A tak naprawdę wcale nie musi być chemia, a co gorsza, jeśli weźmiemy sobie czystą yerba mate i sami dodamy tych kawałków suszonej pomarańczy, to ona wcale nie będzie tak smakowała pomarańczowo. No to jest tak jakby taka psychologiczna zagrywka. Dodajemy tych owoców, żeby ludzie to widzieli. No a właśnie w Ameryce Południowej się tym nie przejmują. Jak tam jest yerba mate pomarańczowa, to jest po prostu 100% yerba mate z aromatem. Nie ma tam tych kawałków pomarańczy. No i tych aromatów tam różnych kilka jest. Właśnie najpopularniejsze są cytrusy. Pomarańcze, pomelo, gdzieś tam właśnie cytryny i tak dalej. Ale zwłaszcza w Paragwaju modna jest yerba mate z ziołami i to już jest rzeczywiście, no właśnie, to chyba nie możemy jej zaliczyć nawet do yerba mate aromatyzowanej, bo ona tak naprawdę nie jest aromatyzowana, bo jest pomieszana z ziołami, więc jakby trochę jest tam tych ziołowego smaku i aromatu, ale no jest to coś innego niż spryskanie liści jakimś pomarańczowym aromatem. A to wynika z tego, że yerba mate w Paragwaju, gdy jest pita na zimno, a właśnie w formie tego to jest często tak, że się w specjalnym moździerzu gniecie świeże zioła i to się daje do wody i taką ziołową wodą się dopiero zalewa czystą yerba mate. A kiedy jesteśmy poza ziołowym sezonem, to możemy już kupić gotowe mieszanki z ziołami i wtedy po prostu zalewamy wodą, już nie musimy się martwić o dostępność tych świeżych ziół. Więc to też jest taki jeszcze może trochę osobny rodzaj aromatyzowanej yerby, ta ziołowa paragwajska. No i chyba tak to wygląda mniej więcej. Tyle chyba mamy rodzajów. Chyba tak. Mm-hmm. Powiedziałeś bardzo dużo. Zaskakujące było dla mnie to, że patyczki też coś dają, że dają jednak jakiś smak, bo tak zawsze człowiekowi może się kojarzyć patyczki, a to jakiś odpad, który daje tylko wagi, a jednak coś w tych patyczkach jest. Chciałbym cię zapytać o to, aromatyzowanie. Mówisz, że to nie do końca musi być chemia, więc jak oni to robią? No, tak jak się aromatyzuje różne inne rzeczy, aromaty mogą być albo syntetyczne, przy czym one to raczej nie trafiają do takiego zwykłego przemysłu spożywczego, no bo te syntetyczne aromaty, no to są często jakieś substancje, które tak naprawdę nie były wynalezione do jedzenia, tylko były czymś innym i nagle się okazało, że mają ten aromat, no więc określono jakąś bezpieczną do spożycia dawkę, no i możemy gdzieś to tam znaleźć, ale najczęściej są to aromaty wykorzystywane w jakiejś chemii gospodarczej, w jakiejś, no, we wszystkim, co ma pachnieć, a nie ma być jedzone ewentualnie. No, te w jedzeniu często są identyczne z naturalnymi albo naturalne, więc to tak jest, jeżeli produkujemy sobie nawet naturalny aromat. O, na przykład róża. Bardzo słynna róża, z której bardzo drogo jest pozyskać olejek różany, który jest bardzo kosztowny i w ogóle, no ale wyobraźmy sobie, że chcemy zrobić różaną yerba mate i wyciągamy ten olejek eteryczny z róży i dodajemy tego do liści yerba mate, no to one wyglądają tak samo jak wcześniej. To nie jest tak, że one zmieniają kolor, czy gdzieś widzimy ten olejek. Po prostu yerba pachnie różą.
No i teraz nagle mielibyśmy to sprzedać i się okazuje, że ktoś powie chwila, a gdzie są te róże, bo nie widzę tego w tym suszu, tam nie ma róży, to jest oszustwo. No to tak to działa, no nie jest to oszustwo, tam po prostu jest nawet najdroższy, naturalny, 100% ekologiczny olejek różany, który kosztuje krocie i proszę go cenić, ale ktoś i tak stwierdzi, że nie ma tam tych różanych płatków, więc to jest jakaś ściema. No to tak to wygląda mniej więcej. No, mamy aromatyzowane yerba mate, które po prostu nie mają tych kawałków owoców w środku, tych kwiatów, tych przypraw, o które chodzi, ale są nimi aromatyzowane i jest to w zupełności spoko i zdrowe. Mhm. Polacy mają takie przyzwyczajenie, że jak czegoś nie widzą, to tego nie ma, ale nie do końca tak jest. Pamiętam naszą ostatnią rozmowę o herbacie i tam też rozmawialiśmy o kontekście zdrowotnym i teraz na podstawie tego, co mówisz, przypuszczam, że najzdrowsze będą te pylaste yerby, które są takimi siekierami, jak to nazwałeś. Czy dobrze przypuszczam? No, nie do końca też, bo tak naprawdę no problem z tymi paragwajskimi yerbami jest taki, że one są dość mocno dymione i sezonowane. No, jeżeli chcemy kofeiny, no to rzeczywiście to, co drobne, będzie tego miało więcej, więc napar będzie intensywniejszy, bogatszy w kofeinę, ale tak naprawdę różne polifenole i takie prozdrowotne rzeczy, to one się rozpadają i to przy produkcji, przy obróbce cieplnej niektóre inne nie wytrzymują próby czasu, czyli kiedy ta yerba jest sezonowana, czyli przechodzi proces beneficio, to ona sobie tam leży 9 miesięcy, 12 miesięcy, nie wiadomo ile sobie tam może leżeć, im dłużej, tym fajniej w ogóle, nie? Ale no, ona zyskuje troszeczkę nową nutkę, trochę się zmienia ten jej aromat, ale no, rozpadają się też te rzeczy, które tak naprawdę są w największym stężeniu w zupełnie świeżych produktach. No więc ja bym raczej polecał tutaj tą brazylijską. Ona nie jest sezonowana, ona nie jest dymiona, ona myślę, że ma największe stężenie wszystkich substancji aktywnych. No a to, ile tego przechodzi do naparu, tak naprawdę wynika z tego, jak drobna jest ta yerba mate, jak mocno się zaparzy. Więc znowu trafiamy na to shimaru brazylijskie, które jest totalną drobnicą i rzeczywiście trudną do wypicia. No ale tak, to jest yerba, która jest niesezonowana, niedymiona i bardzo drobna. Więc jeżeli miałbym wskazać taką, która miałaby w naparze największe stężenie wszystkiego, no to by była ta. Przy czym jest to zarazem najmniej popularna w Polsce. Mhm. I tak samo istnieje jeszcze, tu mówiłeś, że bez dymu i to ma swoją nazwę sin humo, tak? Tak, to jest tak. Taka, która, bo często z dymem jest utożsamiane jakieś negatywne rzeczy. Tam nawet chyba nagrywałeś jeden odcinek na ten temat, że jakieś, nie pamiętam nazwy, czy to był pech, ta nazwa, że coś tam negatywnego powstaje, jeżeli dymem suszymy tą yerbę. Tak, to była z naszej strony trochę też taka komentarz, bo no, wiesz jak to jest w mediach, nagle się właśnie pojawi jakaś informacja, i wszyscy copywriterzy to od razu podłapują i wszędzie się nagle pojawiają artykuły na ten temat i nagle się okazuje, że wszyscy o tym wiedzą i są przerażeni, bo ktoś powiedział, że yerba mate jest jakaś tam rakotwórcza. No więc tak, my nagraliśmy ten film. Tu chodzi o WWA, czyli o wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. I rzeczywiście no nie jest to bezpodstawne, no bo jeżeli coś obrabiamy dymem, otwartym ogniem, tak jak właśnie yerba mate tradycyjnie się robi, no to zawiera. Przy czym same te węglowodory to jest taki trochę trudny temat. No, takie grillowane mięso jest wręcz siedliskiem tych WWA, bo jest smażone na otwartym ogniu w dymie, no i choćbyśmy mieli nie wiadomo jaki ekowęgiel czy coś, to no to jednak poddajemy to działaniu otwartego ognia i dymu, więc jest to całe no, okopcone wręcz tym WWA. No i ma się to też tak samo do jakichś na przykład warzyw produkowanych w niezbyt czystych regionach. Jeżeli mamy rozwinięty przemysł, gdzie się dużo kopci z kominów albo wiele osób ma jakieś tam
pali sobie węglem w domkach i jesteśmy w miejscu, gdzie na przykład często jest smog jakiś taki, no to jeżeli tam są sady, na przykład z jabłuszkami, to te jabłuszka są pokryte tym WWA po prostu z atmosfery. No i może się wydawać, że no, wędzonki nie jem, nie grilluję tam boczku, ale jabłuszko zdrowo zjeść. No to jak go nie umyjemy, to w sumie wcale nie jest tak zdrowo. No więc tutaj raz, że yerba mate może być uprawiana w miejscu, gdzie atmosfera jest taka, że liście już na krzakach są pokryte tym WWA, aczkolwiek to jest trochę mniejszy problem. A no dwa, no jest to suszone tradycyjnie, no właśnie gorącem ognia, no i zwłaszcza te wersje barbaku, są trochę podwędzane nawet tym dymem, no to tego WWA tam trochę jest. Przy czym to znowu zabraknie nam kontekstu, bo to, że się pojawiły badania, które określiły w jakichś ekstremalnych sytuacjach jakieś ekstremalne stężenie tego WWA, to po pierwsze nie pokazuje, że w ogóle w yerba mate tego tyle jest, tylko że wśród badanych yerba mate w jednej było aż tyle, nie? Więc, ale to najlepiej brzmi ten najbardziej ekstremalny wynik, no bo ktoś publikuje pracę naukową, z której wszystko jest jasne, ktoś inny, żeby się to lepiej klikało, to na podstawie tej pracy naukowej pisze artykuł, gdzie już w nagłówku jest aż do tylu, a ktoś inny na bazie tego artykułu zrobi, że tyle w yerba mate, no i tam jakby taka plotka wróblem wyleci i nagle się okazuje, że bierze się pod uwagę tylko ten najbardziej ekstremalny wynik, który tak naprawdę nie przeszedł bez żadnych badań. To nie jest tak, że to sobie trafia na rynek europejski. To jest żywność spoza Unii Europejskiej. To jest badane po prostu, zanim to trafi do nas. Więc jeżeli coś kupujemy w Polsce, to spełnia normy europejskie po prostu, więc nie musimy też przesadzać, że tam nie wiadomo, ile tego WWA jest. Poza tym na przykład taka kawa, liczb nie pamiętam, ale jeżeli dobrze kojarzę, to zdaje mi się, że ona ma o rząd wielkości więcej WWA, dlatego że ona po prostu przechodzi proces palenia. No, jakby ziarno kawy z zielonego musi się zrobić brązowe, jest palone, więc jest to produkt, który naturalnie palony jest nawet bardziej niż ta yerba mate dymiona, więc tak naprawdę no, nikt jakoś nie trąbi o tym, że w kawie jest WWA i dostaniemy raka, no a do yerby jakoś się wszyscy przyczepili, no więc ogólnie jest tak, że no tak, jest w yerba mate WWA, ale WWA jest w rumianku, WWA jest w kawie, WWA jest w herbacie, na jabłuszkach, jak wspomniałem, nieumytych, na wszystkim, zwłaszcza w rzeczach wędzonych, w rzeczach grillowanych i smażonych, to tego tam jest już tak ekstremalnie dużo, że taka yerba mate nagle wychodzi na super czystą. Więc tak, no wiele osób wybiera tę wersję sin humo. Pewnie nie jeden się tam przy tym kieruje też właśnie tą zawartością WWA. No, rzeczywiście wersja sin humo, czyli bezdymna, jest suszona strumieniem gorącego powietrza, które jest podgrzewane zwykle gazem, bo elektrycznie chyba to się nie opłaca. Zdaje mi się, że gazem. Przy czym to nie jest tak, że pali się gaz i powietrze jest przedmuchiwane przez ten płomień i trafia wentylatorem doprowadzone do yerby. To jest jakby zamknięty obiekt, tak jakby taki boiler z powietrzem jest ogrzewany od zewnątrz i on jest gorący. No, krótko mówiąc, to powietrze, którym jest suszona yerba mate, nie ma kontaktu z otwartym ogniem ani z jakimś dymem, czy to spalenia węgla, czy nawet ze spalenia gazu, który w sumie jest chyba dość czyste stosunkowo. Tak czy siak, aromat tej yerba mate jest zupełnie inny. Ona jest pozbawiona tej dymnej nuty. No i wiele osób wybiera raczej taką yerba mate dla smaku, bo bardziej im smakuje, a samym tym WWA to może nie aż tak się wszyscy przejmują, ale jeżeli ktoś się przejmuje, to może pamiętać o tym, że może sobie wybrać bezdymną yerba mate i wtedy tego WWA tam, no nie tak, że nie ma wcale, no ale jest mniej. No ale no tak jak mówię, to jest właściwie we wszystkim, więc to wtedy nie da się tego w ogóle wyeliminować z diety zupełnie. No to mamy ten mit rozpatrzony. A teraz chciałbym cię jeszcze o coś innego zapytać, znowu tak odwołując się do naszej rozmowy o herbacie. Mówiłeś tam, że jakby się tak uprzeć, to najzdrowsza herbata okazałaby się ta, która jest najbardziej przeparzona. Czy tak samo byłoby z yerba mate? No tak, bo tak naprawdę substancje prozdrowotne, które się znajdują w czymkolwiek, w tej sytuacji są po prostu gorzkie, cierpkie i to są rzeczy, których nie chcemy pić po prostu.
prostu chcemy, żeby to było zbalansowane. No w herbacie jest tak, że po to mamy te parametry parzenia gdzieś jakieś określone, tyle i tyle sypać, tyle i tyle parzyć w takiej temperaturze, żeby całość była smaczna. Chcemy mieć zarówno taką goryczkę wśród smaków, które czujemy, ale chcemy mieć też przyjemny aromat, chcemy mieć te wszystkie nuty zapachowe, z których dana herbata jest na przykład znana, a chcemy mieć też właściwości pobudzające i prozdrowotne, ale ogólnie chcemy przede wszystkim wypić coś smacznego, bo mówi się tam, że lekarstwo musi być gorzkie, nie? No ale tak naprawdę nie pijamy herbaty ani yerba mate w charakterze lekarstwa, pijemy to, bo lubimy to pić, bo jest smaczne i nas pobudza, więc ogólnie staramy się to zaparzyć smaczne, a nie jakieś super prozdrowotne. Więc no tak, im więcej tych goryczy, bo tak naprawdę te gorzkie rzeczy, zarówno w yerba mate, jak i w herbacie, to są te rzeczy aktywne. No i to musielibyśmy faktycznie wycisnąć z yerba mate wszystko, co ohydne i wtedy to wypić. I no tak jak w przypadku herbaty byłaby to najzdrowsza wersja. No ale tak naprawdę po co to robić? No bo przy herbacie to nie za bardzo ma sens i przy yerba mate to nie ma sensu. No chyba, że ktoś taki jest, że no nie, chce się tak cieszyć, że tak zdrowo żyje, no ale znów spójrzmy na skalę. Jeżeli szukamy przeciwutleniaczy, to zobaczmy, ile jest ich w innych rzeczach. I może się okazać, że możemy sobie pić w ogóle nieprzeparzoną herbatę czy yerba mate, ale na przykład codziennie zjeść sałatkę ze świeżych warzyw. Nie? I w sumie jest to dużo przyjemne, a może się nagle okazać, że tych przeciwutleniaczy dostarczyliśmy sobie więcej niż pijąc przeparzone, niedobre napoje przez cały dzień. Więc no raczej jest to taki zdrowy element diety, bym powiedział. No to też nie jest tak, że my na przykład wiedząc o tym, że witaminy rozpadają się w wysokiej temperaturze, to my nagle nic już nie gotujemy. Nie, nie robimy zupy jarzynowej, bo biedne witaminy. Lepiej będziemy grilli surową marchewkę już zawsze. I no, w sumie są tacy i to bardzo podziwiam, bo ja bym nie potrafił nawet z przyczyn zdrowotnych chyba jeść wszystkiego surowego, ale to dla mnie to jest to samo podejście. Picie przeparzonego napoju tylko dlatego, że jest zdrowszy, jest dla mnie takie, że no może zastanówmy się nad tym wszystkim od nowa. Nie? Sprawdźmy jednak ten skład, sprawdźmy jakiś kontekst i może tak naprawdę to nie ma sensu w ogóle, że jest jakiś drobiazg bez wpływu na tle zupełnie pozostałej części diety. Mhm. Czyli wchodzi tutaj zdrowy rozsądek na pewno. Jeszcze kontynuując temat tych aspektów zdrowotnych, chciałbym cię zapytać o yerba mate, która legitymuje się tym, że jest organiczna, czyli organika. Czy warto zwracać na to uwagę? Czy to coś zmienia tak pragmatycznie? No tak, bo generalnie ja mam taki problem z organicznymi rzeczami, że raczej nigdy nie zauważam różnicy w smaku. No, ale jest tak, że jednak ten certyfikat się nie wziął z powietrza. No tak, no, o ile warto kupować organiczne produkty spożywcze, o tyle też warto kupić organiczną yerba mate. No, można tutaj no, taką polemikę to podejmowali już, wiele osób podejmowało, czy po pierwsze uprawy ekologiczne są uzasadnione, no jednak one dają dużo mniejszy plon, są kosztowniejsze, widziałem nawet ktoś wyliczał, że mają większy ślad węglowy niż takie opryskiwane, no ale dla niektórych jest to tak ważne, że chcą, no a jak ludzie chcą, no to przybywa gospodarstw i plantacji, które ten certyfikat sobie załatwiają i rzeczywiście rezygnują z jakichś nawozów i jakichś pestycydów czy herbicydów. Uważam, że super. Ja też wolałbym spożywać wszystko ekologiczne i wiedzieć, że nikt tego nigdy niczym nie pryskał, ale fakt jest taki, że jest nas strasznie dużo na tej planecie i w sumie, no nie wiem, czy to jest naprawdę takie najlepsze rozwiązanie. No pewnie w jakiś sposób jest. Ja osobiście yerba mate pijam różne, ale nie kojarzę, żebym się raczej kierował certyfikatem, że to jest organiczne. Na pewno fajnie jak jest, ale to nie jest tak, że idę na dział eko, bo innego nie kupuję i nie piję. Zwłaszcza, że no, nie widzę dużej różnicy w smaku. Nie? Już myślę, że nawet bardziej był jakiś certyfikat fair trade był dla mnie istotny. Zważywszy na to, że no tak jak mówię,
jest to produkt w Europie do spożycia, to znaczy, że zawartość tych pestycydów też była sprawdzana. Kwestia, kto ustalił te normy, nie? I kto tak naprawdę decyduje, jaka ilość pestycydów jest ok, a jaka nie ok. Te normy są różne w różnych miejscach i coś, co u nas na przykład ląduje na półce, w jakimś innym miejscu mogłoby wylądować na śmietniku, bo przekroczą normy stężenia pestycydów. Nie? Jak to od razu brzmi, nie? Że ktoś stwierdza, nie, to jest trucizna, nie tknę absolutnie niczego, co przekracza normy pestycydów. A te normy pestycydów skąd się wzięły? No ktoś to ustalił na jakiejś podstawie i to nie ogólnoświatowo, więc tak naprawdę, no nie wiem, mam trochę ambiwalentne odczucia co do organiczności yerba mate. Na pewno warto, ale czy się tak zafiksować tylko na tym? Chyba nie. Ja bym był taki, żebym raczej na inne rzeczy zwracał uwagę, ale no tak, jest jako yerba, więc jeżeli dla kogoś to jest istotne, to jak najbardziej może być. Dla mnie to też jest istotne w jakimś stopniu. Nie? Krótki przerywnik. Chciałbyś dostawać podsumowania rozmów takich jak ta prosto na maila? Teraz jest to możliwe. Po wielu zapytaniach a propos własnego newslettera, postanowiłem go założyć. Jednak nie będzie to newsletter taki, jak inne newslettery o zdrowiu. I tak, oprócz podsumowań rozmów z ekspertami od zdrowia, będę w tym newsletterze pisał również o mało znanych, jeszcze świeżych i często niedocenianych praktykach zdrowotnych. I co najlepsze, nie dość, że ten newsletter jest za darmo, to jeszcze praktyki, o których będę pisał, również są za darmo. I właśnie to jest powodem, dlaczego są tak mało popularne. Nikomu nie opłaca się o nich mówić. Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem wartościowych wiadomości ze świata zdrowia prosto na swoją skrzynkę odbiorczą, to zapisz się w linku w opisie. Nie ma tam żadnego wymyślnego formularza, po prostu podajesz swoje imię i adres e-mail. Już w tym momencie czeka tam na ciebie cała seria tematyczna na temat rytmu dobowego. I co więcej? Nie powiem. Zapisz się i przekonaj się sam. A teraz wróćmy do rozmowy. W tym temacie też dobrze mi się kojarzy to, jakiego rodzaju jest to plantacja, bo tak mamy plantacje półdzikie, dzikie i sztuczne, tak? I czy na moją myśl jest, wydaje mi się, że jest jakaś różnica potem w tym, jaka będzie roślina. Jak to jest z tym? Tak, przy czym na smak yerba mate w takiej sytuacji ma wpływ masa innych rzeczy, nie tylko to, czy to jest dzikie, czy półdzikie. Problem jest taki, że to generalnie yerba mate się uprawia na plantacjach, tak jak herbatę. I herbata też może być z dzikich zbiorów, ale to jest niezbyt znowu duży procent całego produktu. Tak samo najwięcej tej yerba mate pochodzi jednak z plantacji. Taka zbierana dziko to jest dość rzadka sytuacja, a taka półdzika, czyli z tej sytuacji, w której znaleziono jakiś tam obszar, gdzie rośnie dużo yerba mate i zaczęto karczować inne rośliny, dosadzać więcej yerba mate, no i w końcu powstała taka jakby plantacja, ale trochę taka w takich naturalnych warunkach, ale sztucznie zagęszczona, ale w tym miejscu, gdzie w ogóle ta yerba sama urosła. No tutaj jest to na pewno fajne. Bardziej fajne to jest w ogóle w tej całej sytuacji to, że te drzewa tam nie są za młode i one mają głęboki system korzeniowy, są w stanie pobierać różne minerały trochę głębiej z gleby. No i ogólnie taka yerba jest po prostu smaczniejsza, jeżeli pochodzi gdzieś tam z jakiegoś dojrzałego, dziko rosnącego drzewa. No a czy jest zdrowsza? No tak, no raczej nikt tam niczym nie pryska wtedy, jeśli to jest jakiś tam trochę las, czy taki zagęszczony las. No ale tak ogólnie to, no to nie wiem, mamy najczęściej do czynienia po prostu z yerba mate z plantacji. No co jest zupełnie zrozumiałe, no yerba mate potrzeba naprawdę bardzo dużo. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji niż produkcja przemysłowa, która właśnie się skupia na plantacjach takich założonych. Po prostu nic nie było, założono, posadzono w rządku drzewka i jest. Mhm. Jeszcze taki ostatni temat, który kojarzy mi się z tym aspektem zdrowotnym, to są te dodatki, takie jak zioła i inne właśnie tego typu rzeczy. Domyślam się, że one też są pozytywne, jeżeli chodzi o zdrowie. Jakie ty byś polecał zioła, które warto szukać w połączeniu z yerbą? Ja to akurat jakoś nie jestem fanem jakiegoś bardzo udziwniania, bo jest gotowych ziołowych yerba mate na rynku sporo i raczej te tradycyjne
wersje mi najbardziej pasują, czyli najczęściej mamy tam do czynienia z miętą w różnych odmianach, z cedronem, czyli mamy tam, no, taki generalnie daje to taki cytrusowy troszeczkę aromacik, pojawia się moringa, no to też jest taki smaczek, który, no nie wiem, to jest bardzo trudne do opisania, no tak naprawdę trzeba skosztować te yerby, bo to są zioła, których nie znamy z naszego kręgu kulturowego, nie? Myślę, że jeżeli zapytamy nawet dziecko, jak smakuje mięta, to może nie jest tak, że ono to opisze, ale na pewno wie, o co chodzi, nie? Tak samo myślę, że jeżeli zapytamy kogoś tam z Paragwaju, jak smakuje tam burrito, czy w sensie odmiana taka mięty, czy boldo też tam jest, czy właśnie cedron, czy moringa, czy citronella, czy jakieś takie inne rzeczy, które gdzieś tam się pojawiają, no to te dzieciaki to wiedzą po prostu, nie? Ci ludzie to tam znają. A więc ja to lubię, takie marki, które są już gotowe z ziołami, gdzie jest właśnie taka orzeźwiająca nuta, aczkolwiek same te yerby mogą mieć tam przeróżne rzeczy i są projektowane te mieszanki do różnych sytuacji, dla niektórych tam gdzieś na trawienie, na brzuch, jakiś koper, gdzieś właśnie mięta, dla innych coś tam na wzmocnienie, gdzieś się pojawia jakiś, nawet widziałem z rzęsieniem, ale też się katława pojawia. No są takie te regionalne rośliny bardziej, nie? Więc ja kiedyś wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić taką naszą regionalną polską yerba mate, żeby pododawać takich naszych ziół. No i było to moim zdaniem nawet całkiem fajne i ciekawe i udane. No więc zachęcam, można sobie yerba mate wymieszać ze wszystkim, co nam się najbardziej słowiańsko kojarzy. Ja akurat, może tak bardziej europejsko, ale ja dodawałem lawendy, bo bardzo lubię, mięty właśnie i melisy. Bo pomyślałem, że melisa, która ma odprężać, tak naprawdę działa na mnie bardzo usypiająco, a tak uznałem, że w połączeniu z yerba mate może mnie nie usypiać, jednak ta kofeina tam jest i że w sumie spoko, nie? Że będzie fajne. I było to smaczne, taka yerba przeciwstresowa trochę wyszła, nie? Ale można dać, czego się chce tak naprawdę, i można dać też świeżych ziół, co jest super, bo w Paragwaju się to robi cały czas, a u nas raczej nie ma takiego pomysłu, nie? My mamy ten problem, że my tak naprawdę nie używamy w ogóle termosa do yerba mate. My lubimy sobie zalać i mieć. A nie mając termosa, między innymi tracimy tę możliwość przygotowania wody ziołowej do zalewania, bo tak naprawdę grzejemy wodę w czajniku, no to kto by wpadł na to, żeby kupić doniczkę świeżej mięty gdzieś w markecie i ją tam popnieść i wrzucić do czajnika z wodą, nie? Zwłaszcza, że to na zimno powinno się wtedy zrobić. No ale jest tak, że możemy to robić, możemy mieć termos, możemy sobie przygotować ziołową wodę, wcale nie musimy mieszać w ogóle yerba mate z jakimiś ziołami od razu, tylko mieć ziołową wodę. Można do wody wcisnąć pół cytryny, wrzucić pęk świeżej mięty, pognieciony, i super jest rozwiązanie na lato, bardzo orzeźwiające i tak dalej. No więc ja jestem raczej zwolennikiem, jeśli już ziołowych yerba mate, to takich odświeżających, żeby gdzieś tam właśnie były te różne odmiany tej mięty i gdzieś tam może jakaś werbena cytrynowa właśnie, która też jest tam często w składzie. Bardzo fajnie, moim zdaniem, się komponuje z miętą i z samą yerbą. Ciekawostką jest też to, że można, czy jeszcze można? Można było, na pewno kiedyś widziałem, ze stevią była yerba mate. Nie wiem, jaki jest teraz status prawny stevii, bo to się strasznie kotłowało. To jest ta roślina taka wielce słodka, co to niby ma te stewiozydy, które są 300-krotnie bardziej słodkie niż cukier. I po prostu się to parzy. Ja ogólnie nie jestem fanem stevii, bo ona jest dla mnie taka zbyt nieneutralna. Ona nie jest po prostu słodka. Ona ma taki swój smak, a właściwie taki posmak, który zostawia, który bardzo mi się kojarzy z lukrecją. Ja strasznie nie lubię lukrecji. Także nie jest to dla mnie, ale wiem, że wiele osób lubi słodzić i wiem, że można dodać po prostu stevii na przykład do herbaty czy do yerba mate po to, żeby ten napar od razu był słodki, żeby nie trzeba kombinować. Więc wiem, że była taka yerba mate już od razu ze stevią, a tylko teraz właśnie nie wiem, czy w ogóle stevia jest teraz do kupienia w formie liści? Chyba jest, ale nie wiem, czy nie jest tak, że na przykład nie ma jej w żadnej mieszance.
są jakieś takie dziwne unijne, widziałem rozwiązania, które na przykład dopuszczają jakieś zioło do handlu, ale nie dopuszczają mieszanek z tym ziołem, żeby to trzeba sobie samemu to zrobić. Z dziwnych ziół to w ogóle też się dowiedziałem, że jest w Ameryce Południowej jest tak, że legalne są liście koki i że jest yerba mate, która jest już pomieszana z koką. Poza tym, że można w ogóle sobie kupić liście koki do parzenia, nawet w formie ekspresowej, to można kupić yerbę z koką i no i tu od razu znowu wszyscy będą się martwić, czy jakieś narkotyki i w ogóle, no i ale no zwróćmy uwagę też na skalę. To jest tak, że trzeba bardzo dużo liści koki, żeby z tego zrobić kokainę, która będzie serio narkotykiem, a tak naprawdę jeżeli się żuje tę kokę, to nie jest tak, że człowiek się czuje i zachowuje jakby zażył kokainę. Tradycyjnie się tego używa już od czasów właśnie prekolumbijskich i tak naprawdę rzucie liści koki poprawia jakby krążenie, poprawia pracę płuc, człowiek się czuje bardziej dotleniony, czuje się pobudzony, no i na przykład do wędrówki górskiej idealnie, więc w takiej postaci, w takiej ilości no ta koka nie sprawia, że nie jesteśmy w stanie jeździć samochodem nagle, nie? Czy na przykład taki test na narkotyki by wykazał, że coś bardzo braliśmy, chociaż może by wykazał, nie wiem, jak to jest czułe. Tak czy inaczej, jest to na tyle spoko, że się to z yerbą miesza i ja nigdy czegoś takiego nie piłem i nie mam pojęcia, jakie to jest uczucie, ale pomieszanie właśnie tych listków koki z kofeiną, z yerba mate sprawia, że jest to taki fajne podobno, nie? Że ludzie lubią to pobudzenie, bo same te liście koki też tak jakby pobudzają, podobno porównuje się to do mocnej kawy, że jak się tak zaparzy herbatkę z koki, to jest, nie ma jakichś objawów, prawda, narkotycznych, ale jest takie właśnie zauważalne pobudzenie, lekkość oddychania, tak często się mówi o tym, więc no, brzmi jak coś, co pasuje do yerba mate, no ale na pewno jest to nielegalne u nas, więc nie sądzę, żeby to nawet było osiągalne, bo jeżeli już nawet znaleźć jakieś nielegalne źródło, to podejrzewam, że łatwiej chyba jest kokainę czystą niż o liście koki. Bo tak naprawdę nie sądzę, żeby ktokolwiek przemycał liście koki, kiedy można przemycać kokainę. Co potem z tymi liśćmi koki w Europie robić? Dopiero kokainę? No niemądre. No więc pewnie się nie dowiemy, jeśli się nie wybierzemy gdzieś do Ameryki Południowej, ale no tak, są podobno takie yerby już z takim ziołem domieszane. Ja też lubię sobie pomieszać z herbatą. To jest trochę głupie, bo sposób parzenia jest na tyle różny, że herbata się robi no, przeparzona, po prostu parzona w ten sposób. Ale niewielki dodatek zielonej herbaty do yerba mate, który biorę to jakby na twarz, jak to się mówi, że to będzie gorzkie, ale właśnie ta nutka goryczki z zielonej herbaty w niezbyt dużej ilości w połączeniu z aromatem zielonej herbaty dobrze mi robi w tej mieszance. I chyba też nie jestem tym, kto to wymyślił, bo zdaje mi się, że jakaś marka wypuściła taką yerbę z herbatą już gotową, ale to tak w ramach domowych eksperymentów polecam, bo jest to fajne. Zielona herbata, yerba mate w takiej bardzo małej proporcji, w sensie bardzo mało tej zielonej herbaty, żeby to nie było zbyt gorzkie, to jest naprawdę fajne. Możliwości jest naprawdę sporo. To nawet ci powiem, że bardziej mnie zszokowało połączenie yerby z melisą niż połączenie z liściami koki, tak ci szczerze powiem. I tak jak mówiłeś, że pewnie jakby nie było tej kofeiny w yerba macie, to prawie nikt by jej nie pił. To ja akurat jestem tym wyjątkiem, że piję yerbę mate pomimo kofeiny. Mam dużą wrażliwość na kofeinę i bardziej właśnie chętniej bym korzystał z yerby, jakby nie było w niej kofeiny. I tak właśnie było dla mnie ogromnym szokiem, jak usłyszałem, że jest taka roślina podobna do tej właśnie yerba mate, która ma niemalże to samo co yerba mate, ale nie ma kofeiny. Ta roślina nazywa się Ilex dumosa. Czy mógłbyś coś o niej powiedzieć? Tak, jak najbardziej. No, Ilex dumosa to jest jakby podgatunek yerba mate trochę. Taki no inny gatunek ostrokrzewu, ale tak podobny do yerba mate, że no nie wiem, do czego by to porównać. W sumie w świecie herbaty też jest coś takiego jak herbata bezkofeinowa już naturalnie, ale myślę, że jest to na tyle mało znane, że to porównanie tylko zaciemni sytuację. No ale no tak jak różne gatunki jabłek czy winogron, no to do robienia wina, nie? Ktoś na przykład
pije całe życie czerwone wino, bo nigdy nie słyszał o białym i nagle się okazuje, że białe istnieje w sumie i nie trzeba nic robić, ono już są takie winogrona. Nie? No to tutaj trochę też tak jest. To jest na tyle podobne, że można tego używać dokładnie w tym samym celu. Tak jak i z białych, i z czerwonych winogron można zrobić wino, tak samo z obu tych yerb można zrobić po prostu yerba mate do picia. No i różnica jest taka, że oczywiście tam nie ma kofeiny. Jest to naturalnie pozbawiony tej kofeiny odmiana ostrokrzewu, a reszta jest prawie, że tak samo. Tam są różnice w proporcjach różnych polifenoli, ale ogólnie jest tak, że jeżeli ktoś lubi smak yerba mate i lubi jej właściwości prozdrowotne i to, co robi z ciałem, to jest to dla niego bez znaczenia, jeżeli ta kofeina tam nie jest jakaś ważna. Problem z tym jest taki, że to uznano za oszustwo. Kiedyś było tak, że na plantacjach rosły obie te yerba mate, czy to świadomie, czy nie, wymieszane, czy w osobnych miejscach i mieszano liście obydwu i produkowano po prostu taką mieszaninę. A potem uznano, że jest to oszukaństwo i że tylko właśnie ostrokrzew paragwajski zawierający kofeinę i to nawet określono w jakim stopniu, musi być jakaś taka minimalna granica kofeiny, żeby móc to w ogóle sprzedać, no to musi mieć tę kofeinę, po prostu musi to być ostrokrzew paragwajski, a tumosa, czyli ostrokrzew niemocny, nie może być używany. No więc zniszczono całe uprawy tego niemocnego, no i po prostu wykreślono to z listy produktów spożywczych. To najprostsze rozwiązanie. No nagle jak lepiej zakazać mieszania dobrej, fajnej yerba mate paragwajskiej z niedobrym, oszukanym jakby dumosą. No po prostu zabraniamy używania w ogóle dumosy. Nie? W sensie wykreślamy to z listy produktów spożywczych i to tak jakbyś poszedł i nazbierał czegoś, co nie jest produktem spożywczym. Nie? Na przykład trawy albo pałki wodnej. I nagle byś zrobił, nie wiem, czy pałka wodna nie jest produktem spożywczym. Chyba nie ma takiego zioła, w każdym razie w aptekach, w zielarniach. No to miałbyś coś, co po prostu nie służy do żadnego celu zielarskiego, nie jest do spożycia i byś z tego zrobił miks i zaczął go sprzedawać. No to oczywiście znisz ukarany, bo sprzedajesz jako produkt spożywczy coś, co nie jest produktem spożywczym. I tak naprawdę nie zakazano mieszania yerba mate z niemocnym, tylko po prostu zakazano spożywania niemocnego, więc nagle mieszanie stało się jednocześnie też nielegalne. No i dopiero niedawno znowu do tego wrócono, to dlatego, że no były naciski ze strony konsumentów, żeby w ogóle istniała yerba mate bezkofeinowa. No i można to zrobić, tak jak się robi kawę bezkofeinową, czy tam herbatę bezkofeinową, można się pozbyć kofeiny po prostu, ale jest to kosztowne i pracochłonne, a przynajmniej bardziej niż uprawianie po prostu ostrokrzewu bez kofeiny, co się wydaje być najprostszym, najtańszym rozwiązaniem. No i teraz dopisano z powrotem dumosę na listę produktów spożywczych, no z tym zastrzeżeniem, że pozostał jakby ten przepis o zawartości kofeiny w mieszance yerba mate. Także my wcale nie wiemy, czy nie ma tej dumosy na przykład w naszej yerba mate, bo może być tak, że akurat ktoś miał yerba mate o wielkiej zawartości kofeiny i uznał, że domieszam sobie tej dumosy, będę mieć tego więcej, ale przy okazji zmieszczę się w normie i będzie tej kofeiny ostatecznie w tej mieszance tyle, ile trzeba minimum, nie? Więc w sumie spoko. Tak się nie robi, bo jeżeli ktoś zbiera świeżo wiosenną yerba mate, taką fajną, pełną kofeiny, no to woli ją sprzedać jako fajną wiosenną yerba mate pełną kofeiny, a nie robić z tego miks. No ale chodzi mi o teorię. No teoria teraz pozwala po prostu uprawiać i sprzedawać dumosę, tyle że musi to być oznaczone i musi to być no jasne. Jakby nie można chrzcić gdzieś tej yerba mate tym, obniżając poziom kofeiny poniżej dopuszczalnej normy. Więc jeżeli ktoś szuka bezkofeinowej kofeiny, to jak najbardziej może to zrobić, przy czym no jest to na rynku dość nieobecne. Wydaje mi się, że widziałem to tylko w formie jednej mieszanki i to właśnie była mieszanka, gdzie już w składzie było napisane, że jest tam, nie pamiętam, 20% ostrokrzewu paragwajskiego i 80% dumosa, także generalnie jest to taki jasny blend bardzo określony. No i siłą rzeczy jest to bardzo ubogie wtedy w kofeinę. Niemocny ostrokrzew ma promil chyba
kofeiny, gdzie tak naprawdę yerba mate może mieć kilka procent, 5 chyba. Tak, no więc różnica jest ogromna i nawet jeśli się zrobi jakąś mieszankę w jakiejś zabawnej proporcji, to i tak wychodzi to uboższe w kofeinę i możemy sobie to śmiało pić. No ale właśnie dawno nie sprawdzałem, bo szczerze mówiąc nie interesuje mnie to za bardzo, bo ja wolę z kofeiną jednak. Dawno nie sprawdzałem, czy to w ogóle jest jeszcze na rynku i czy znowu się coś dziwnego z tym nie stało. Aczkolwiek warto szukać, jeżeli ktoś tak jak ty ma problem z kofeiną, a yerbę chce pić, to myślę, że research potrwa z 5 minut i już mamy gdzieś tam zamówione. To ja właśnie zrobiłem taki research zaraz, jak o tym usłyszałem. I rzeczywiście była na rynku kilka lat temu taka mieszanka, która miała stosunek 70 do 30. Tak, 70 do 30, 70% właśnie ostrokrzewu niemocnego i reszta yerby. Jednak już została wycofana z rynku, nigdzie się nie da tego znaleźć. Także praktycznie teraz wygląda to tak, że w Polsce nie kupimy takiej bezkofeinowej yerby, ale z kolei kupimy coś innego. Niedawno została mi polecona jeszcze inny kuzyn yerba mate, a mianowicie Gujosa, chyba tak się to mówi. I Gajusa. No. Gajusa. I to już zawiera więcej kofeiny, ale jednocześnie jak osoba mi to polecała, to pisała, że to jednocześnie tak nie pobudza jak zwykła yerba. No właśnie to jest takie, że rzeczywiście trochę kontrowersyjne. To w ogóle też miało jakieś, jeśli się nie mylę, przygody w związku z legalnością, ale tak to jest, jak się sprowadza coś nagle nowego na rynek, coś, co trzeba nagle dopisać w ogóle do listy produktów spożywczych, nie? To jakieś nowe zioło i teraz, ale co to jest na przykład, czemu mamy to pić i sprzedawać legalnie. No więc ogólnie wiem, że tam jakieś cyrki z tym chyba były, ale można to spokojnie teraz kupić. Tak, tak, to też nie jest coś dla mnie, nie jestem entuzjastą tego, jest to niby taka pobudzająco odprężająca, że generalnie ma jakieś właściwości, jakieś tam cuda na kiju, ale mam wrażenie, że to jest trochę takie przereklamowane i znam osoby, które sobie to cenią, rzeczywiście piją. Ja nie, mi to nie smakuje, a to działanie też rzeczywiście, nie, ja wolę po prostu zwykłą yerba mate, nie? Mam jakieś tam swoje ulubione marki, smaki i po prostu to trąbię, nie? To nie jest tak, że szukam dalej, że eksperymentuję. Aczkolwiek no, temat jest ciekawy. Na pewno każdy powinien przede wszystkim zaobserwować swoje ciało, nie? No bo jeśli ty jesteś wrażliwy na kofeinę, no to wiesz sam, ile jakiej yerby możesz wypić. Nie? Ja też wiem, ile mogę, a jeżeli ktoś szuka i na przykład trafia na Guajusy i uznaje, no wreszcie coś dla mnie, no to super, nie? Tylko się cieszyć. Także pozostaje zachęcić wszystkich, żeby skosztowali tej Guajusy, żeby skosztowali różnych marek yerba mate, żeby po prostu znaleźli tą dla siebie i te proporcje, i te ilość. Nie? Więc pewnie kuzynów yerba mate jak najbardziej warto kosztować. Mhm. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, opcji jest dużo. Chciałbym cię teraz zapytać już dokładnie, jakie jest twoja ulubiona yerba? Bo mówisz tutaj, że masz swoje ulubione marki. Jakie to są marki? Ja to w ogóle bardziej cenię sobie yerba mate argentyńską, więc kiedyś byłem wielkim fanem w ogóle tej paragwajskiej i ciągle zdarza mi się mieć na nią ochotę. No, ona jest taka, no właśnie, tylko że to jest z tym tak, że jeżeli ja już mam ochotę na jakąś taką paragwajską yerbę, to chcę, żeby ona była taka naprawdę paragwajska, żeby to była taka yerba naprawdę szorstka, dymiasta, tradycyjna, bo właśnie na to nagle mam ochotę, nie? To nie jest tak, że ja chcę jakąś paragwajską yerbę, która coś tam smakuje jak ta paragwajska, nie? Więc ogólnie nie mam rzadko ochotę na taką paragwajską yerbę. Teraz mi się tego w życiu chyba trochę napiłem. Ale właśnie Argentyna bardzo mi pasuje i moje ulubione marki to La Merced i Kraus. To są takie dwie marki, którym może nie jestem jakoś tak bezgranicznie wierny, ale najczęściej, jeżeli miałbym sobie wybrać, to najbardziej to bym sobie wybrał La Merced. I to by była taka moja najsmaczniejsza. Mam wrażenie, że no, ona też jest nie taką najtańszą znowu yerbą, jak się tak rozejrzeć, ale mam wrażenie, że ona ma dość rozbudowany profil. Ja nie wiem, czy herbata mnie tak nie pokrzywiła trochę, bo ja to lubię, jak się w ustach coś wydarza, a najbardziej kręci mnie to, że się czegoś napijam
i pierwsze wrażenie jest inne, a po chwili inne, a najlepiej jak jeszcze zostaje posmak. I generalnie jeżeli piję herbatę, to właśnie bardzo się cieszę, kiedy mam na przykład trzy fazy w ustach tego łyka herbaty. I mam wrażenie, że mercet to jest właśnie taka yerba, która ewoluuje trochę w ustach, że ten smak dojrzewa, że on jest po prostu złożony. A więc czegoś takiego raczej nie jest to jakieś bardzo powszechne w yerba mate. Mam wrażenie, że może też nie jestem jakoś bardzo wrażliwy, ale mam wrażenie, że kiedy piję merceta, to mam dużo więcej rzeczy, tak jakby mi grała cała orkiestra zamiast jednego instrumentu, czy tam dwóch, nie? Więc czuję się naprawdę usatysfakcjonowany. A przy okazji sam ten profil, sama ta kompozycja i intensywność tych poszczególnych instrumentów jest dla mnie odpowiednia. Nie za dużo basów, fajnie zbalansowane soprany, a w dodatku melodia w ucho wpada, także to jest mój typ, ten mercet. No a Kraus też bardzo lubię, ale tutaj mam znowu trochę sentyment, bo skoro czytałeś książkę moją, to pewnie widziałeś, że było tam takie miejsce na wywiad z plantatorem. I się okazuje, że nie było łatwo wywiad z plantatorem, do tego stopnia, że tylko dwie marki jakby się zgodziły w ogóle pokorespondować ze mną. No i między innymi Kraus, przy czym Kraus był super zaangażowany w ogóle w to. A Kraus mówię, ponieważ jest to nazwisko, więc faktycznie pan Kraus, zdaje się, że wnuk w ogóle założyciela tej marki, ale o tym nazwisku, także pan Kraus był bardzo zaangażowany w ogóle w całą koncepcję, że ja piszę książkę gdzieś tam w Polsce, w ogóle wow, jak fajnie, i mi tam poodpisywał w ogóle na te moje pytania, więc jakoś pomyślałem sobie, że ci fajni ludzie w ogóle robią tę yerbę, nie? A jako, że ją lubiłem już wcześniej, to nagle jeszcze mi zyskała ta marka w oczach. No i to jest też taka chyba moim zdaniem najfajniejsza ta Sin Humo. Oni mają tak jakby swój własny autorski sposób robienia mate Sin Humo i mają to chyba nawet opatentowane. Także to jest takie, że Sin Humo też nierówne Sin Humo, więc to jest taki klasyk Sin Humo, taka najbardziej fajna Sin Humo z takim autorskim podejściem do Sin Humo. No i oni też mają wersje organiczne, no więc jest tak, że jest to taka fajna, zdrowa, czysta yerba mate dla tych, którzy cenią sobie tam różne rzeczy modne, a niekoniecznie tradycyjne, to właśnie to jest taka niecałkiem tradycyjna yerba. No i ma taki właśnie przyjemny smak. Ale tak jak mówię, chyba jestem trochę wykoślawiony przez herbatę, bo yerba mate nie ma smakować podobnie do herbaty, a ja gdzieś chyba tam podświadomie szukam herbaty w yerba mate jednak, nie? Piję to i staram się, chociaż mając świadomość, że to jest inna roślina, inny napój, gdzieś ją tak jakby postrzegać jako herbatę, czyli że o, gdyby to była herbata, to by była taka i taka. No to właśnie tu tak nie jest, ale jeżeli miałbym herbaciarzowi polecić yerba mate, no to tak ze swojego doświadczenia mówię, spróbujcie Merceda i Krausa. To jest taka powiedzmy yerba dla herbaciarza. Na przykład dla kawosza mógłbym polecać jakieś paragwajskie bardziej yerby, bo kawa w ogóle jest strasznie intensywna. No, sam jej napar jest wyrazisty, ciemny, mocny w smaku, a espresso to już w ogóle. No to jeżeli komuś to sprawia przyjemność picie takiej kawy, bo ja z kawą też mam trochę taki problem. To nie jest tak, że ja kawy nie piję, nawet pijam nawet więcej niż bym chciał, ale jeżeli to nie jest jakaś taka bardzo wyszukana kawa, jak to teraz są takie kraftowe kawy, takie speciality, które mają jakąś niski poziom palenia i są takie kwasowe, owocowe i takie lekkie w miarę, no to jeżeli to nie jest taka kawa, czyli po prostu taka zwykła kawa, wysoko spalona, taka, no to tak jak woleją jednak zabielić, bo mam wrażenie, że ten smak jest dla mnie zbyt straszny, zbyt intensywny, zbyt przerażający. A jeżeli ktoś lubi i nawet jeszcze sobie sypie w ogóle do kubka, tak jakby nie filtruje, tylko robi taką zalewaję, wiesz, taką plujkę, to dla mnie to już w ogóle jest to takie strasznie mocne, no to jeżeli ktoś ma taki gust, no to myślę, że dla niego Paragwaj. No, jakby jest to wyraźna, mocna, fajna yerba mate, palona, dymiona, taka dla prawdziwych właśnie gauczo, czyli tych kowbojów takich.
żujących tytoń i pijących kawę i jeżdżących na koniach i takich, prawda, prawdziwych hombry. No więc myślę, że to przez herbatę po prostu wolę akurat te dwie marki. No, ale Merced to jest taka, że no lepszej nie piję. Zwłaszcza Campo de Monte, bo tam są też różne odmiany. Campo de Monte to jest mój faworyt. Tak dany blend moim zdaniem, że właściwie uważam, że Merced mogłoby zrezygnować z pozostałych. Po takiej rekomendacji na pewno chętnie spróbuję te marki. A czy mógłbyś mi je przeliterować, jak one brzmią, tak literkę po literce? Jasne. La Merced to się w sumie, to są dwa słowa, la osobno i Merced przez C. Trochę jak Mercedes. A Kraus, no to Kraus przez K, R, A, U, S. Okej. Zapisałem sobie i na pewno po rozmowie sobie sprawdzę. Campo de Mate. To Monte. Ta mieszanka, którą... Monte. Campo de co? Monte. Monte. Góra, no? Dobrze, zapisałem sobie i na pewno sprawdzę. Tak też ciekawi mnie, bo opowiadasz o yerba mate z wielkim zaangażowaniem, z wielką pasją. Tak samo jesteś ekspertem, jakich mało w Polsce od tego tematu. A ciekawi mnie, jak to w ogóle się zaczęło z twoją przygodą z tym tematem. Bardzo tak samo. Chyba nie można powiedzieć. Bardzo tak samo jak z herbatą. Bo po prostu yerba mate jest do wypicia i do kupienia często w herbaciarniach. No a jak tam pewnie z ostatniej rozmowy, chyba rozmawialiśmy też o tym. No, moja w ogóle przygoda z herbatą się zaczęła przez to, że pracowałem w herbaciarni, gdzie poza tym, że odkryłem jakościową herbatę i parzyłem ją ludziom i polecałem i w ogóle, to również parzyłem i polecałem yerba mate, no bo ona też no, była obecna w ofercie herbaciarni i chyba dalej tak jest, bo nie sądzę, żeby istniał jakiś lokal tylko z yerbą, taka yerbiarnia, nie? Yerbaciarnia. Swoją drogą chciałem kiedyś otwierać taki lokal, ale się rozmyśliłem ostatecznie, ale uważam, że to by było spoko i bywałbym, jeśli miałbym gdzieś tu pod nosem. No, problem jest taki, że no jednak jest to coś innego niż kawiarnia i nasza kultura kawowa jest całkiem inna niż kultura yerbowa, więc w sumie jeżeli by tak uznać, że powinno się przez pół dnia pić yerba mate, no to jaki sens mieć yerbiarnię, kto tam spędza pół dnia? No a to też trudno wziąć na wynos, tak jak kawę często wpadamy, tylko bierzemy do kubka i lecimy dalej. Nie? No tak czy inaczej yerbiarni nie ma, więc kawiarnia jakoś się nie lubi z yerba mate, pewnie dlatego, że tyle się mówi, że to jest no, jakaś alternatywa, jeśli zauważysz, że właśnie takie te nowocześniejsze kawiarnie mają często też dobrej jakości herbatę w swojej ofercie, właśnie liściastą, parzoną, jakoś tam fajnie, to yerba mate nie mają nigdy. Oni się po prostu chyba nie lubią z yerba mate jako barści, więc krótko mówiąc, napić yerba mate można się tylko w herbaciarni. No i właśnie przez pracę w herbaciarni odkryłem też yerba mate, coś zacząłem ją pić, zacząłem sobie tam testować różne marki, smaki, no i gdzieś tam do czegoś tam z nią doszedłem, powiedzmy, do jakiegoś ładu. Znalazłbym gdzieś ten swój faworyt, no i ostatecznie też powstała książka. Czyli było to bardzo naturalne, bez żadnego efektu wow. Znaczy, no, generalnie jak wiesz też na naszym kanale, poza herbatą mówimy dużo o yerba mate, bo to właśnie no, od początku w ogóle kariery w Polsce ta yerba mate gdzieś się z herbatą lubi. Tak samo u nas content też jest yerbowo-herbaciany, chociaż tak naprawdę no, dużo bardziej herbaciany niż yerbowy, no ale yerba też jest u nas, więc jest to tak jakby no, trochę taka naturalna konsekwencja, że herbaciarz coś tam o yerba mate wie, aczkolwiek nie jest to powszechne, bo znam masę herbaciarzy, którzy są bardzo wkręceni w herbatę, a yerba mate na przykład w życiu nie pili. No, siłą rzeczy nie jest to herbata, więc to też nie jest tak, że każdy herbaciarz zna yerba mate. Po prostu skosztował raz czy dwa i mu nie smakuje, więc jej po to nie sięgnął, bo ma pełny świat herbaty do dyspozycji. No ja jestem akurat z tych herbaciarzy, którzy no, zdecydowanie dużo więcej pije herbaty, ale jednak no, yerba mate mam tutaj w swoim menu. No więc to trochę też z tego wyniknęło, że dużo tego kontentu na temat yerba mate gdzieś powstało na naszym kanale, przez co był też zrobiony duży research, no, co ostatecznie zaowocowało tym, że
z braku jakiejkolwiek polskiej książki o yerba mate powstała też ta, no bo z drugiej strony kto miał to napisać inny, no są podróżnicy różni, są jacyś tam piewcy yerba mate, no ale jakoś też się nikt za to tak nie wziął, żeby podejść do tego zupełnie osobno, żeby to była książka serio o yerba mate, taki poradnik dla kogoś, kto chce zacząć, kto chce się dowiedzieć, kto jest w ogóle ciekaw, co to jest, no i uważam, że jest nawet udana książka. Całkiem fajne rzeczy tam są. Całkiem uważam, że jest ona praktyczna, taka można sobie ją używać, no nawet nie, że czytać od deski do deski, tylko wyszukać jakąś konkretną informację. Jest bardzo dużo porad dotyczących obchodzenia się ze sprzętem, z tym jak wybrać naczynie, akcesoria, jak dobrać tę yerbę, kilka pomysłów na jakieś przepisy, co tam jeszcze z yerba mate można zrobić. Więc ogólnie myślę, że wyszło to fajnie, spoko, ale wszystko to jest no, efektem jakiegoś wieloletniego i picia yerba mate, i eksperymentowania z nią, i, no, i sprawdzania, jak się tam zachowują różne akcesoria i tak dalej. Nie? Więc no, jesteśmy z yerbą przyjaciółmi. Ja mogę tylko potwierdzić, że na pewno książka jest udana. Ja akurat przeczytałem od deski do deski i też właśnie ta historia, którą opowiadałeś w książce a propos yerby mate, jaka jest ta cała tradycja picia jej i tak dalej, to też są ciekawe tematy, ale może żeby zamknąć ten temat naszego podcastu a propos yerba mate, zapytałbym cię teraz o przygotowanie yerba mate, bo domyślam się, że wielu słuchaczy teraz po przesłuchaniu tych 1,5 godziny przekonało się do tego napoju i chcą spróbować, ale nie do końca wiedzą jak. Tutaj mówiłeś coś o bombii, oni nie wiedzą jeszcze co to, nie wiedzą jak to wszystko przygotować, pije się z takiego naczynia, które jest typowe dla yerby, więc czy mógłbyś tak pokrótce opowiedzieć, jak zacząć? Tak, no to zabrakło faktycznie może takiego wstępu i padło kilka słów trudnych. Generalnie z yerba mate jest ten problem, że wiele osób robi z tego jakąś czarną magię i zniechęca trochę takich początkujących. No, tak naprawdę można z yerba mate zrobić wszystko, co się chce, bo to przecież ten pijący będzie pił. No i jedyne, czego możemy się obawiać, to tego, że ktoś zaparzy to akurat w taki sposób, w który będzie to, wyjdzie to niesmaczne i trudne do wypicia i po prostu się zniechęci, bo pomyśli, że tak to po prostu smakuje. I zwykle nie podejrzewamy samych siebie o jakiś błąd, nie? Tak naprawdę to takie jest niedobre, to nie jest tak, że to źle zaparzono. No więc są jakieś takie różne prawidła dotyczące parzenia. Przede wszystkim musimy rozdzielić to na ten sposób taki tradycyjny z Ameryki Południowej i ten nasz, czyli to, co ja teraz piję. Swoją yerba mate teraz to ja przygotowałem w ten sposób, że wziąłem właśnie kubek z kotem, który jest prześwietlony i go nie widać, ale jest to taki kot. I po prostu wsypałem yerba mate z torebki. Tak na oko będzie dobrze. Wsadziłem w to bombiję, czyli trochę teraz oklejona, ale czyli taką rurę, która ma dziurki na końcu, ma taki filtr dziurkowy, no przy okazji kształt łyżki, żeby jeszcze wygodniej było tą matę operować, no i tu się pije przez ten otwór. I to zalałem wodą z czajnika, która miała temperaturę, no chyba będzie dobra. No i to po prostu zalałem. I tak naprawdę jest spoko ta moja yerba, nie? Naprawdę jest fajna. No ale jeżeli ktoś chciałby podejść bardzo do tego precyzyjnie, no to rzeczywiście no nie robi się tylko aż tak niechlujnie znowu. To powinno być około 80 stopni w dół, przy czym nie za bardzo w dół, bo jeżeli to będzie woda taka w temperaturze pokojowej, to nie będzie smaczne. Możemy obniżać temperaturę, ale właśnie te jakby powinniśmy przeskoczyć później aż do takiej lodowatej wody. Znowu na lodowatej to wychodzi fajne. No więc temperatura wody, powiedziałbym, nie wrzątek i nie temperatura pokojowa. Cała reszta jest okej. Co do bombii, no to tak naprawdę jest to najlepsze rozwiązanie. Jest rura z sitkiem na końcu. No tutaj koncepcja jest taka, że te fusy pozostają w naparze. To nie jest tak, że robimy tak herbatę, że tam wyrzucamy tego szczurka albo przez sitko przelewamy. Można tak zrobić, ale moim zdaniem dużo to wtedy traci. Znam ludzi, którzy tak parzą po prostu. Sam nieraz tak piłem. Fajnie do tego jest na przykład French press, bo wtedy po prostu ściskamy w dół i sobie nalewamy ile chcemy, bo tutaj akurat French press do herbaty się nie nadaje, no bo to ściśnięcie tłoczka nie przerywa parzenia. Te fusy są tam na dole ściśnięte, ciągle w wodzie, ciągle się to parzy. Nie? Więc tak ogólnie
To nie jest tak, że sobie to nadepniemy i okej, 3 minuty, koniec parzenia herbaty zielonej. Nie, cyk. Nie, ona się dalej robi gorzka. Ale z yerba mate, która i tak ma być ciągle zalana, no to w sumie spoko, ściskamy ten filtr i jesteśmy w stanie sobie w miarę klarownie ten napar nalać. Więc to jest takie dobre na początek, jeżeli ktoś nie chce zaczynać od razu od takiego bardziej tradycyjnego picia. No w każdym razie ilość, jak kto lubi, to jest najważniejsze, bo na opakowaniach i w różnych poradnikach jest napisane, żeby sypać 3/4 naczynia. No a często mamy naczynie takie jak ja, kubeczek, albo jak ty tam właśnie takie ceramiczne matero duże, no to nasypanie 3/4 to jest straszne, bo ogólnie nie bylibyśmy w stanie tego wypić, a poza tym paczka yerba mate by nam starczyła na 3-4 razy, więc nie jest to fajne. Ja sypię zwykle około 2-3 łyżek stołowych na kubek. No i jeżeli mamy takie małe naczynie tradycyjne z Palo Santo albo z jakiejś takiej małej tykwy czy coś, Palo Santo święte drewno, z którego się robi taki kubeczek trochę przypominający kielich, no to te rzeczy bez problemu można kupić w Polsce i fajne są organiczne, takie super tradycyjne naczynia. No to jeżeli tam sypiemy te 2-3 łyżki stołowe, no to faktycznie mamy 3/4 naczynia, bo one mają tam po 100-200 ml, chyba nie więcej. No to wtedy pijemy tradycyjnie i wtedy mamy 3/4 naczynia, ale wtedy jakby ta ilość suszu jest ta sama, co przy tym naszym parze. Gdybyśmy mieli tu wsypać 3/4, no to nie wiem, ile by tego było, 100 gramów, 200 gramów, za dużo. No i po prostu pijemy. W tej naszej wersji pijemy, no jak się wypije, no to ewentualnie zalewamy to jeszcze raz, przy czym tutaj to drugie parzenie będzie dużo, dużo cieńsze, bo tak naprawdę wszystkie te liście już były mokre i wszystkie te liście puściły już coś. A jeżeli pijemy tradycyjnie, no to wtedy musimy robić te całe kopczyki i stosiki, przy czym też się dużo o tym mówi. No choćby trzeba zasłonić ręką to naczynie, strząsnąć to na bok, żeby zrobić taką stertkę i tam wsadzić bombiję. No i tak naprawdę nie jest jakaś czarna magia. To polega na tym, że po prostu musimy jakoś tą bombiją dojść do dna. No i równie dobrze możemy to wcisnąć tam, aczkolwiek jak to strząchniemy na bok i włożymy, to po pierwsze łatwiej, a po drugie, kiedy wlejemy wodę tam, gdzie jest ta bombija, no to ten cały stosik nasiąka od tej strony. I my wypijamy te 3 łyki, które się tam akurat mieszczą, a tak naprawdę w ogóle na początku nie wypijamy, bo to pierwsze zalanie właściwie wsiąka w to liście, ono znika, więc musimy teraz zalać jeszcze raz. To znowu wsiąka, wypijamy te 3 łyki i wlewamy. I tak na przykład się okazuje, że po kilku takich parzeniach, gdybyśmy to wygarnęli, to tam na dole w rogu znajdziemy ciągle suche liście jeszcze. No i o to w tym chodzi. Tam się wtedy nie miesza tego, te liście się parzą stopniowo, dochodzi to aż do końca, aż one są wszystkie już przeparzone. Nie? Znaczy przeparzone, czyli zaparzone i wypuściły z siebie wszystko, bo przeparzone najczęściej mówimy o czymś, co jest źle zaparzone i za mocne. No, a tutaj, no, gdy wlewamy, no to ta warstwa idzie po prostu do góry, tu robienie żadnych kopczyków nie ma sensu, idzie do góry, no i te liście się tam jakby wypłukują i no i to parzenie, no drugie parzenie, no gdzieś tam na pewno ma sens i trzecie może nawet, no ale to jest przede wszystkim kwestia tego, jak nam to smakuje. To jest dobre rozwiązanie, no bo my przywykliśmy jednak do tego, żeby wypić kubek kawy, nie? Więc tak sobie wypijamy kubek yerba mate, nie mamy ochoty się tam zabawiać z tym małym kubeczkiem i łazić wszędzie z termosem i co chwilę to dolewać i dolewać. No więc parzyć możemy to jak chcemy. Jeżeli chcemy kupować jakiś sprzęt, to warto zacząć od taniej bombii. Mając kubek w domu, można sobie sprawdzić, czy się w to wkręcamy. A jak się wkręcamy, to można sobie zacząć kupować te organiczne naczynka, które tam też wymagają specjalnej troski. Trzeba sobie o to zadbać. No i możemy sobie jakąś drobszą bombiję kupić, no i przede wszystkim termos, no bo jak już mamy taki sposób parzenia, takie naczynie tradycyjne, no to ten termos trzeba mieć, no bo inaczej, nie wiem co, będziemy biegać do kuchni, do czajnika elektrycznego, żeby sobie dogrzać wodę co 3 łyczki, no ten termos się przydaje, zwłaszcza, że takie typowe do yerba mate mają jeszcze taki fajny wychylany dziubek, dzięki któremu można dość precyzyjnie wlać tam wodę, gdzie trzeba, nie niszcząc tego swojego kopczyka. No i w sumie brzmi jak jakiś rocket science, ale tak naprawdę no, nic trudnego. No, po prostu musimy jakoś podejść do sytuacji, że tradycyjnie się tego po prostu nie odcedza. No więc moim zdaniem no, nie ma lepszej metody niż dziurawa rurka. No, więc właściwie tylko ta bombija jest taka istotna w tym wszystkim. Mhm.
Bardzo dobrze to wyjaśniłeś. Ja może tak od siebie dodam, że zanim jeszcze napiłem się pierwszy raz yerba mate, to właśnie też tak myślałem, że to będzie jakieś ciężkie, że jakieś specjalne przyrządy tutaj mam, jak to tego się zabrać. A potem po kilku razach dochodzi do tego, że to jest banalnie proste, jest to super łatwe i nie ma z tym żadnego problemu. Tak samo dostępność jest nawet duża. Bombije zaczynają się od 10 zł, cały zestaw z jakimś naczynkiem specjalnym i pierwszą porcją yerby to 40 zł i można zaczynać. Także to nie są duże koszty. Ja osobiście zachęcam. Każdy tak samo może robić sobie to po swojemu. Ja robię takie dwie łyżki takiej drewnianej łyżeczki yerby. Dodaję do tego łyżeczkę mięty, dodaję kilka goździków, jeszcze laskę cynamonu. I to jest taki mój sposób robienia yerby. Myślę, że każdy znajdzie swój sposób. I to jest proste, łatwe i przyjemne. A chciałbym cię jeszcze zapytać, bo niejednokrotnie właśnie, jak się dowiadywałem jeszcze zanim zacząłem, to niejednokrotnie czytałem, że rurka może się przytykać, że uważaj na to, bo może się przytkać. Kiedy ja piję i nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby się przytkała. Czy tobie kiedyś się tak zdarzyło, czy bardziej to jest coś, co się opowiada po prostu? Nie, to wynika z tego, że bombija się przytyka, kiedy pijemy shibaru. A jak po prostu trafimy na tę brazylijską yerba mate i ją sobie zrobimy od tak, to nie da się tego pić. Po prostu ten pył się przykleja. Bo najważniejsze to nie jest w tym mieszać jak szalony. Jeżeli sobie to robimy w takiej tradycyjnej wersji z tym kopczykiem, no to mieszanie w ogóle nie ma sensu. A jeśli robimy sobie to po naszemu, no i tu nagle zamieszamy, zobacz, susz idzie do góry i na dół, to się rozwarstwia. Te drobniejsze zaparzone już rzeczy idą na dół, te grubsze liście pływają na powierzchni i stopniowo tam pojedynczo upadają na dno. No a bombija tak naprawdę włożona w to znajduje się w tym w miarę klarownym obszarze, gdzie te liście nie krążą. Więc jeśli my to mocno zamieszamy i to się wszystko tam gdzieś wymiesza i nagle zaczniemy ciągnąć, no to siłą rzeczy te liście no, zostaną tak jakby zassane, przy czym nie przedostaną się przez ten filtr, tylko przylgną do bombii, no bo to logiczne, nie? A kiedy przylgną do bombii, no to stopniowo zaczną te dziurki zatykać, no, ale to nie jest tak, że one wbiją się w te dziurki i zakleją i już bombija na śmietnik, nie? Wystarczy po prostu wyjąć, opłukać i tam włożyć z powrotem i jest okej, okay, nie? No i właśnie, no nie wiem, nie wyobrażam sobie innej sytuacji, żeby miałoby się zatkać. No możemy nasypać jakoś bardzo dużo, wymieszać, wsadzić to w tamten pył na dnie, no są różne scenariusze, ale nie, to nie jest w ogóle problem, to nie jest coś, o czym się w ogóle myśli, bo bombija się nie zatyka, a trzeba się postarać, żeby ją zatkać. Tak naprawdę pijąc normalnie, to się to nie wydarzy. Ja swoją drogą jeszcze w temacie domowego parzenia, to powiem, że temperatura wody też jest łatwa do osiągnięcia, bo wiele osób ma jakieś takie czajniki z regulowaną temperaturą, a wiele osób czeka, bo można zagotować wrzątek i czekać. I na przykład wpisuje się to super w jakąś poranną rutynę. Miałem kolegę, który wstawał rano, stawiał wrzątek i szedł do toalety i robił co tam powinien, a gdy wracał, woda już była akurat taka jak trzeba. I chodzi o to, że ta jego poranna rutyna w stylu myć zęby i to wszystko, co w tej łazience robił, trwało dokładnie tyle, że gdy ta woda wstawiona po wyjściu z łóżka się zagotowała, to zdążyła ostygnąć akurat do tej temperatury, która mu odpowiadała. I on nigdy nie wiedział, jaką ma temperaturę, a nawet zapytany nie mógłby powiedzieć, jak długo czeka, aż to ostygnie, bo czeka, no aż umyję zęby i się ubiorę. No, właśnie mniej więcej tak działa. Ja pamiętam, że z moją małżonką mieliśmy kiedyś takie szklanki. Te szklanki były w pięciolinie. Ja nie pamiętam, skąd my je wzięliśmy, ale bardzo mi się podobały, bo wokół szklanki były pięciolinie, a jakieś takie nutki. Nawet próbowaliśmy kiedyś zagrać te melodie, to chyba były przypadkowe nutki. W każdym razie bardzo lubiłem yerba mate z tej szklanki. Piliśmy razem z żoną, bo wiedzieliśmy, do której linii mamy dosypać yerba mate. Potem wlewaliśmy zimną wodę do konkretnej innej pięciolinii i wlewaliśmy od razu wrzątek. I chodzi o to, że jakby on się zabijał tą zimną wodą, więc zrobił się, nie była yerba zalana wrzątkiem, tylko się ta woda studziła właśnie przez to. No ale to była taka rutyna, nie? W stylu, że no, tyle, teraz zimnej tyle i wrzątek tyle i jest gotowe do picia. I ta pięciolinia nam służyła, więc nawet polecam, żeby sobie mieć jakieś ulubione naczynie, na którym można sobie zaznaczyć tak samo te poziomy. Dotąd yerby, dotąd zimnej, dotąd wrzątku. Wtedy nie trzeba w ogóle czekać, bo równie dobrze można sobie mieć te proporcje opracowane w czajniku. Na przykład grzejemy zawsze litr wody, jeśli mamy litr wrzątku, to na przykład dolewamy pół szklanki zimnej wody i nagle się z tego robi właściwa temperatura, nie?
jakby żadnego czekania, żadnego mierzenia, tylko takie wypróbowane. Także myślę, że każdy yerbiarz ma jakąś taką swoją po prostu rutynę związaną z yerbą, która sprawia, że zapytany, czy to się trudno parzy i czy to jest trudno robić, to się dziwi, że ktoś go pyta, bo robi to już na tyle mechanicznie, że to jest jakby takie pytanie, czy trudno zrobić sobie kropkę z masłem. Nie? I tak, co za podejrzane pytanie w ogóle, nie? Gdzie jest haczyk w tym pytaniu? Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć nasz podcast, że to jest bardzo proste, nie ma w tym żadnej filozofii i magii i jest to dostępne dla każdego. Czy może chciałbyś jeszcze coś dopowiedzieć na takie zakończenie tematu yerba mate? Chyba tylko to, że serio zachęcam, żeby spróbować, bo myślę, że taki największy boom w naszym kraju na yerba mate już trochę przebrzmiał. Kiedyś byliśmy strasznie zainteresowani. Wszyscy kosztowali, pytali, mówili, pisali, a teraz mam wrażenie, że większość osób już skosztowała. Kto miał skosztować, ten skosztował. Kto pokochał, ten pokochał. Kto nie lubi, ten nie lubi. Ale na pewno jest jeszcze grupa osób, która gdzieś wymaga jakiejś zachęty, która może gdzieś o tym myślała, ale nie skosztowała. No generalnie jest tak, że śmiało, próbujcie, bo Anusz omija was coś naprawdę super ciekawego i raczej nie będziemy już, prawda, nie wiadomo jak yerbiarskim narodem, nie wiadomo też, czy pojawi się jakaś yerbiarnia, bo chyba nie jesteśmy jednak aż tak yerbiarscy, żeby yerbiarnia miała sens, ale myślę, że wciąż bardzo lubimy yerba mate, bardzo jesteśmy zainteresowani tym, a wiem, bo kiedy przyjeżdża tutaj ktoś z Ameryki Południowej, z krajów yerbowych, to jest zdziwiony w ogóle obecnością yerba mate, ponieważ tam się wydaje, że yerba mate jest, no może nie, że jakoś tajemniczo niszowa, ale jednak czymś takim, że no nie, zdominowało to jednak świata, a u nas no może nie jest tak, że ludzie chodzą z matero po ulicy z termosem pod pachą, tak jak w Argentynie czy w Paragwaju, ale jednak jest tak, że nie ma problemu. Yerba mate naprawdę leży w markecie. Yerba mate można kupić w wielu specjalistycznych sklepach. W ekosklepach można kupić cały zestaw do yerba mate. Nawet nie trzeba odpalać internetu i szukać tego jedynego sklepu w Polsce z yerba mate. Sklepów jest mnóstwo i nawet stacjonarnie chodząc po mieście bez problemu można je kupić. Więc taki Argentyńczyk w Polsce może być zdziwiony, że w sumie yerba mate wszędzie leży, a inne produkty argentyńskie niekoniecznie. Nie? Więc jesteśmy yerbiarzami. Jesteśmy na swój własny polski sposób. Więc ja zachęcam, ja polecam i jakby kosztuję. Ja również zachęcam. Mi się w ogóle podoba taki klimat trzymania w ręce tego matero i picia przez rurkę. Mi się to po prostu podoba, sama czynność picia w ten sposób. Chciałbym teraz przejść do segmentu, który występuje na koniec mojego podcastu zawsze. Jest to nowy segment. Ostatnio jak u mnie byłeś, to był to segment Każda porażka jest lekcją. Teraz to trochę zmieniłem i segment polega na tym, że zadaję ci pytanie, które tak naprawdę zadał ci mój poprzedni gość. Moim poprzednim gościem był Łukasz Puławiak. Łukasz jest improwizatorem komediowym, to znaczy, że praktykuje impro i szkoli z tego zakresu. I porozmawiałem z Łukaszem o tym, jak być zabawnym, z czym wiąże się w ogóle śmieszność danej sytuacji. Rozbiliśmy to na takie naukowe podstawy nieco. Porozmawialiśmy również o improwizacji i tego, jak to trenować. I Łukasz zadał ci takie pytanie, już je czytam. Jakie umiejętności miękkie będą w nadchodzących latach najbardziej przydatne? Wow, ale w temacie, w kontekście yerba mate? Możesz to zinterpretować w kontekście yerba mate, nie ma problemu. Czuję się strasznie zaskoczony, czekaj. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem tak naprawdę. Ale dobra, no to w kontekście yerba mate, to ja myślę, że... kurczę. Przede wszystkim to chyba zdolność, powiedzmy, nie wiem, może umiejętność odpowiadania na niespodziewane pytania w nagłych sytuacjach. Nie sądzę, żebym się właśnie jakoś odpowiednio zaadaptował do tej sytuacji nowej, ale tak, no, nie, myślę, że no, taka elastyczność w temacie yerba mate jak najbardziej, a w naszej przyszłości też. No, myślę, że jeżeli ktoś sobie zaskoczony jest w stanie z czymś poradzić, to również z yerba mate powinien sobie poradzić jako z czymś zupełnie nowym i świeżym, aczkolwiek
Myślę, że jedno i drugie nie jest troszkę trudne. Mhm. I to dobrze się wiąże właśnie z tamtą tematyką, bo rozmawialiśmy dużo o improwizacji, o tym braku planu i wymyślaniu czegoś na bieżąco. To myślę, że mogę odwołać do tamtej rozmowy. A teraz zapytałbym ciebie, jakie ty byś pytanie zadał kolejnemu gościowi, zakładając, że go nie znasz? Rany, ale to ma być yerba mate? Obojętnie. Pytanie może dotyczyć obojętnie czego, daje ci całkowitą wolność. No nie, znowu jestem teraz zaskoczony. No to nie wiem, o co pytać. Może... Na przykład, czy jesteś w stanie wyobrazić sobie dzień bez kofeiny? Czy jest to... Dobrze, zapiszę sobie to pytanie i zobaczymy, co tam odpowie kolejny gość. Już w poniedziałek będę rozmawiał z kolejnym gościem, więc na pewno mu je zadam i powiem, od kogo dostał takie pytanie i zaraz też zrobię zajawkę całego tego tematu, o którym rozmawialiśmy. Teraz bym już tak, zamykając już ten podcast, mamy za sobą segment końcowy, zapytałbym cię, gdzie widzowie i słuchacze mogą znaleźć więcej treści od ciebie i ogólnie się tobą bardziej zainteresować, czy tematem yerba mate tak samo? No myślę, że na naszym portalu czajnikow.pl jak najbardziej można poczytać o yerba mate i o herbacie dużo. Również pod tą samą nazwą znajdujemy się na YouTube, gdzie można sobie z kolei pooglądać i posłuchać. Polecam na przykład twoje podcasty, gdzie już też nie pierwszy materiał razem robimy. A generalnie staramy się być aktywni, gdzie tylko się da, więc można nas też w ogóle, zwłaszcza mnie, bo ja najczęściej jeżdżę gdzieś tam spotkać w różnych miejscach w kraju, kiedy się coś związanego z herbatą czy yerba mate dzieje, a więc warto też śledzić nasze social media, tak mówiąc szeroko, bo tam zwykle informujemy, gdzie się akurat wybieramy, co robimy, czy można nas spotkać, czy robimy jakieś otwarte warsztaty, czy gdzieś tam się polecamy, bo jesteśmy. Ale myślę, że najpewniej można nas znaleźć na YouTube i na naszym blogu. Mhm. Ja zostawię tradycyjnie linki w opisie. Tak samo do naszej poprzedniej rozmowy. Tak jak już mówiłem kilka razy w trakcie tej rozmowy, rozmawialiśmy tam o herbacie i poruszyliśmy również temat maczy bardzo dokładnie, więc to były takie dwa główne wątki, oczywiście w kontekście zdrowotnym i podobnie w sumie było do tej dzisiejszej rozmowy, tylko rozmawialiśmy o innych tematach. No i oczywiście polecam twoją książkę, jest naprawdę dobra, nie jest to żadna reklama, po prostu przeczytałem tą książkę, kupiłem ją, przeczytałem i mi się spodobała, więc... Zaprosiłem ciebie i również mogę polecić tą książkę. Ja już ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że nie jedna osoba zostanie po niej yerbaciarzem. Czy dobrze to wymieniam? Myślę, że tak. Więc bardzo ci dziękuję. Ale to nie wiem, pojerbany. Tak, więc bardzo dziękuję i może jeszcze kiedyś się spotkamy, rozmawiając na jakiś ciekawy temat. Nie wiem. Dzięki wielkie za zaproszenie. Jeżeli dotarłeś do końca i rozmowa okazała się dla ciebie wartościowa, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę serca, ponieważ daje mi ona znak, aby nagrywać więcej rozmów o właśnie tej tematyce. A dodatkowo wspierasz rozwój tego podcastu, a jak ci wiadomo, większy podcast to więksi goście. Jeśli chcesz, to poleć mi jeszcze, kogo mogę zaprosić do kolejnej rozmowy albo jaki temat poruszyć. Chcesz poprawić zdrowie i samopoczucie, a wszystko w cenie frytek nad polskim morzem? Pomogę ci. Właśnie skończyłem pisać holistyczny poradnik, który pomoże ci zapanować nad twoim snem niezależnie od problemów, z którymi się borykasz. Zaniedbywanie snu może prowadzić do wielu poważnych problemów, takich jak cukrzyca, depresja, słabsza odporność, złe samopoczucie, pogorszone zdolności kognitywne, co tam było dalej, pogorszone zapamiętywanie i wyższe ryzyko zachorowania na takie choroby jak chociażby Alzheimer czy rak. Jest tego oczywiście więcej, ale nie chcę cię już straszyć. Jeżeli chcesz zadbać o swoje zdrowie, to najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest oddanie głosu swojemu ciału, które każdej nocy wysyła komunikaty w formie obiektywnych markerów
mówiących o kondycji twojego ciała. Do odczytywania tych komunikatów potrzebujesz dwóch rzeczy. Po pierwsze, urządzenia monitorującego oraz wiedzy. I właśnie tutaj wchodzi poradnik Sen 2.0, zostań mistrzem monitorowania snu. Przejdź na stronę przemekwojcicki.pl/sen, link w opisie. Znajdziesz tam darmowe fragmenty, które już w dużym stopniu mogą ci pomóc. A jeżeli wolisz wybrać frytki nad polskim morzem, to twój wybór. Nadal masz dostęp do cotygodniowych rozmów z największymi ekspertami od zdrowia w naszym kraju. Na ten moment znajdziesz na moim kanale ponad 100 godzin rozmów z największymi ekspertami w Polsce na tematy bardzo ważne i dotykające każdego z nas. A w tych materiałach ukryte jest mnóstwo wiedzy, które mogą poprawić twoje zdrowie oraz życie.